Ja, miałem, ja się długo borykałem z tym, bo ja się strasznie wstydziłem robić cokolwiek przed kamerą, bo ja wiedziałem, że jestem przed tą kamerą, bo miałem takie przeświadczenie przez całe życie. Byłem tak przeświadczany przez, przez moją szefową, która mnie skrzywiła na początku mojej pracy, nie? Więc ja poszedłem do sypialni i zapaliłem światło, no i zobaczyłem tatę leżącego po prostu na wznak w łóżku, z otwartymi oczami i z otwartymi ustami. Tyle. No i podchodzę. Wzdycham. Sprawdzam puls, no nie no, zimny. Żyję, nie? No idę do kuchni, siadam i mówię Magda, chodź usiądź. Im jestem starszy, tym bardziej do mnie to dociera i tym mam większą, ogromną, rosnącą jak gula tęsknotę za ojcem. Nie wiem, czekaj to zobaczyłem Dzień dobry, moi drodzy. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Dąbrowski. Dzień to ja. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że mnie tu gościsz. Dzień dobry, A. panie Maćku. Eee, tak jak stanie z Hanią, trochę mi się spodobał ten, ten sposób prowadzenia podcastu, że zrobimy sobie jakby trzy etapy, trzy mm. poziomy pytań. Jakby z każdym poziomem będziemy się starali wejść troszkę głębiej. No to czekaj, to ja już rozpinam spodnie po prostu, ułatwię ci te wejście, ten próg wejścia tak zwany. Ważne, żeby się na progu nie wyjebać, bo to wiesz, tak jak było z kocykiem śliskim. Nie wiem. Sosnowiec. Nie wiem, nie wiem. Mama Madzi. A. No. To była sprytna kobieta. Złe wejście z progu. Tak jest. Maćku, a co ty robisz we Wrocławiu, w Wrocławiu, swoim drugą? Przyjechałem właściwie kończyć, to też złe słowo, bo kończę tę płytę od właściwie pół roku, ale no przyjechałem kończyć płytę swoją drugą. To jest, okej, okay. to będzie jakiś inny vibe muzyczny, czy to będzie to samo? Będzie dużo inny, zdecydowanie inny vibe muzyczny, bo cała płyta to jest taki koncept album i ona będzie absolutnie grunge'owa, Okay. No taka hard rockowa, trochę cold wave, tam będzie nie cold, nie mylić z cold, z groń, boże, kurwa. It's all yellow. Tak. Nie, nie. Troubles, będziemy mieli tam piosenkę. Więc będzie cold wave, będzie taki post-punk, dużo post-punka. Perkusja, dużo basu i sporo darcia ryja z mojej strony. Będzie kilka kawałków, które są kawałkami stricte Rapowymi, jeden tam bardziej oldschoolowy, jeden newschoolowy, ale raczej vibe taki mocniejszy, taki jaki mi bardziej gra gdzieś tam w sercu. Chociaż oczywiście. Jak dla mnie hip-hop, rap w ogóle i te wszystkie klimaty, to jest też moja odskocznia, moja przystań i, i to wszystko. E, natomiast tak jak wspomniałem, będzie to koncept album, bo płyta będzie się nazywała Mitomania. Co ostatecznie znaczy koncept album, bo ja nie znam tego Koncept album to jest e, tak jak masz na przykład The Wall Pink Floydów, mm -hmm. czyli e, on w całości opowiada jedną historię, załóżmy, albo jest skoncentrowany okay, na taco, jednej rzeczy. Taco. To nie są przypadkowe kawałki, które po prostu wrzucasz sobie na płytę i one sobie tam hulają. To jest tak jak Tako Hemingway. Nie, absolutnie nie porównujesz tutaj do Taco Hemingwaya czy do Pink Floydów, bo to jest chuj daleko. Natomiast chodzi mi o sam koncept, koncept albumu. No to w tym wypadku będzie to. Płyta, która się będzie nazywała Mitomania i dotyczy w całości mitologii greckiej w przełożeniu metaforycznym na współczesność. Czyli ona opowiada o współczesności, ale z elementami y, mitologii greckiej. Tak jak na przykład mam taki numer Sparagmos, który się nazywa i który y, opowiada o tym, jak melanchol cię wpierdala. Co to znaczy samo słowo? Sparagmos jest to y, ostateczna taka forma. Nie wiem, czy. Y, Kojarzysz kult Dionizosa i tak dalej. Tak nie jest. Te wszystkie Bachanalia, Bachantki, yy, czyli to były takie opętane kobiety yy, poprzez narkotyki, poprzez alkohol, znaczy narkotyki, no jakieś, wiadomo, no, nie mieli tam ukąszenia dronów. Prawdopodobnie, chociaż kto wie, może byli na targówku. No i właśnie, coś są, ogarnęli. Nie, nie sądzi... Czekałem, Czekają tu, przyjdziemy do targówku, nie sądzą, że będzie to aż tak. Szybko. Yellowstone, tak. No to yy, wiesz, yy, tego typu rzeczy, yy, a, rzeczy, która, w którym. Yy, jest ayahuasca, znaczy, znaczy załóżmy, w ayahuasca, jest, w ayahuasca jest DMT, nie? Mm. czyli rzeczy, które są z tym związane y, od... Y, wszystkie właściwie kultury brały jakikol, jakieś rodzaje w, y, odurzających, czy też halucynogennych. No i tak samo było też w starożytnej Grecji. No stąd te wszystkie wieszczki, stąd ci prorocy. Nie wiem, czy, czy czytałeś książkę, albo widziałeś Brian Muraresko napisał książkę, która nazywała się Yy, Jaki Brian? Muraresku. Czyli Rumun jakiś, co? Nie wiem, No, po nazwisku to tak. Możliwe. I yy, on napisał książkę, która nazywa The Best Kept Secret in History, chyba? Jakiś, no, tak? Najbardziej I, ukrywany sekret i tak? co? Tak. I on opowiadał o mm, wyspie w Grecji, mhm. yy, w której znaleziono jakby wazę, która był jakby miała taki, była dużym naczyniem na dole i miała jakby dwie mniejsze na górze. I to wyglądało totalnie jak miarki, jakbyś musiał odmierzyć daną ilość okay. substancji, która się na dole mieszała. I oni pili coś, co nazywało się kukeon. Kukeon. I to po prostu, to była wyspa, do której ludzie Kukon, jeździli. Kukon, ja wiem, to taki, Kukon, taki ten, ten tak. tak, tak, ja wiem, jego muzyka działa w podobny sposób tak prawdopodobnie. Eee, I oni jeździli na tą wyspę i to była wyspa, na której ludzie jeździli, żeby porozmawiać z umarłymi. Każde plemię na całej kuli ziemskiej każda cywilizacja miała swoje, swój sposób na to, żeby odlecieć, czy to była Australia, czy to była Afryka, czy to była Południowa Ameryka, czy też Północna, PJL, wiesz, tego typu rzeczy. Nawet delfiny. Delfiny, oczywiście, że tak. Delfiny liżą znaczki, po prostu. Delfiny są jednym z niewielu zwierząt, które się ma... Z... Tak. E, używają do tego... Uwaga, to jest plus 18 znaczy zaczyna się. No Del... to dziurek. Blowhole, <laughs> tak zwane. Delfiny odgryzają głowę małą rybką, po czym wsadzają no tak. do środka, żeby się. I. Jest będzie demonetyzacja z ten podcast milion procent. I jeszcze są jednym jeden z niewielu zwierząt, które się odurzają, ale nie wiem czym w ogóle Algami wiem, pewnie jakimiś morskimi, albo nie wiem, jakimiś wężami morskimi. Spleśniałymi algami. Tak, spleśniały algi. I. Do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, bo ja absolutnie nie pochwalam tego typu zachowań, to od razu tak, mówię. Ale widzisz, kto słucha dużo Tula. Yy, tak, yy, Lateralusa. Yy, zresztą leciał tutaj, chociaż nie. Akurat jak Trzecie. podjeżdżałem tutaj. Czakra korony, otwiera się. Jak tutaj podjeżdżałem, to akurat yy, A Perfect Circle leciało Disillusion. Yy, w każdym razie. Chodzi mi o to, że masz społeczeństwo w starożytnej Grecji, które raz na jakiś czas odpina wrotki i to były satu, Saturnalia. Znaczy, to potem się zaczynało nazywać Saturnalia, w momencie, w którym Rzymianie przejęli sobie tę kulturę i sobie wprowadzili swoje tam rzeczy, a później zamieniło się to w Boże Narodzenie. No bo jeżeli przez tyle lat kultywowane było to, że w tym okresie przesilenia zimowego mamy ten moment, gdzie jest wolne i ludzie się bawią, no to. Powiedzmy, że Jezus się wtedy urodził. Eee, tylko, tylko mnie. Nie... Dziwnym trafem łączyło się to z czasem, w którym akurat grzyby, jak muchomor, były zdatne do jedzenia. Teraz też są. Jeżeli chcesz je zjeść, to możesz je zjeść, ale niekoniecznie pożyjesz długo potem. No chyba, że jesteś Sokratesem, który popierdala później po, po tych po krzakach w Warszawie. Taki były youtuber, bo ja już nie widziałem go dawno. Ale jeszcze kontynuując ten temat, i widziałem podcast z tym Brianem. I Brian tłumaczył, że w tej świątyni e, i w wielu innych świątyniach greckich był Bóg, e, który trzymał w ręce zboże. I ludzie bardzo długo myśleli, że, chodzi, że jest to Bóg rolnictwa, mhm. żeby płodności jakby, e, pól. No. Ale ostatecznie to dlaczego akurat to jego wizerunek e, by obrazowali na ścianach w tych świątyniach, gdzie ludzie rozmawiali ze zmarłymi. Dlatego, że jednym z najpopularniejszych tego typu substancji jest sporyż, mhm, który tak. rośnie na zbożu. Nie? Ale to jest to, co ma działania takie trochę jak, jak krz, nie? Tak, sporyż to, to jest, taki jest to, co, co Hieronimu z Boż najprawdopodobniej napierdalał i dlatego te jego obrazy są takie, a nie inne. I to też wywoływało pląsawicę, czy jakąś tam chorobę. Nie pamiętam kiedy. Omalowo w... piekło? To, wszystko malował, tak. Malował piekło, czyściec, niebo. Czyli on namalował też dziewięć poziomów Dantego? Nie, chyba nie on. Nie jestem pewien, czy on. On na pewno namalował też siedem grzechów głównych. Okay. Jest bardzo fajny o nim krótki dokument, bo tam dziesięciominutowy, Choczelaga się nazywa. I tam jest... Hoczelaga? Hoczelaga, tak się kanał nazywa. Okay. E, I tam jest właśnie o tym opowiedziane. W każdym razie, e, wracając jednak, no spory i tak dalej, wiadomo, co tam ten gość miał. Tak naprawdę to był gość targówka, jak już wspomnieliśmy. E, dealer, który przyjechał tam na grecką wyspę z, na wymianie z Erasmusa. E, e, wracając do tej Grecji, no to masz te te bachanalia i wszyscy się tam bawią i robią straszne rzeczy niemoralne, nieludzkie upadlają się no ale to wszystko jest z okazji właśnie tego święta no i jest tam grupa kobiet które są takimi najbardziej oddanymi tymi czcicielkami tego Dionizosa i one z kolei dochodzi tam do czegoś takiego, to chyba Owidiusz o tym pisał, tak mi się wydaje. Do czegoś czasami dochodzi, do czegoś, co się nazywa Sparagmos. E... Sparagi. Szpar tak, Sparagmos. J jadły. Mo -sparag? Mo -mo Takie góralsko-śląskie Sparagi. Sparagmos. E... Dochodzi do Sparagmos, ponieważ one w tym przypływie tego uniesienia, tej euforii, no to często wiadomo, że seks, wszystkie tam rzeczy z tym związane, łącznie z wszelkimi odmianami seksu. Ko Końcówka The Witch. Y troszkę troszkę tak, tak, troszkę tak, końcówka y To jeszcze do tego dochodzą zwierzęta, ale te zwierzęta dochodzą nie w ten sposób. Te, nie, to nie jest Black Philip z który... Tym głosem mówi, że oddaj mi się, bo tę kartę. Y no to nie to nie jest. Wiesz, on robi teraz Nosferatu? No Egers, tak. Tak. No wiem, wiem, będzie Bill Skarsgardem. Ko kogo kogo, kogo ja pyta? Y y T tak, no, Roberta Eggersa, y Rogera, Jezus. Roberta. O, Roberta, tak. No, tak, tak, tak. Yy, cenię strasznie i kocham The Witch. Kocham The Witch i kocham ojca w The Witch. Zawsze zapominam, jak Wiele się osób typ nazywa. Uważam, że myśli, że The Witch jest nudna. O Jezu. A dla mnie jest to przejebane kilka cudowny, cudowny film, świetnie zagrany. Ten chłopak, który wraca od tej wiedźmy który potem majacie w tej gorączce, ten syn też zajebiście, zagrany, te dzieci. No, wiadomo, to, że Anna Taylor Joy. To było tak, że ona, ta to go przyciągnęła na gością, tak? Dobrze pamiętam? Tak, ta, no, seksem go przyciągnęła, nie? I to też jest, wszystko jest metaforą nie? tutaj dorastania. No, całe The Witch jest metaforą dorastania, że Anna Taylor Joy, która dorasta, zaczyna zagrażać matce, yy, yy, zaczyna być yy, dla niej konkurentką i to są też takie czasy, że ona zaczyna szukać czegoś. No, ten tak, Black bo, to się, bo to się nazywa jakaś jakby podtytuł tego, jest jakaś baś w Nowej Anglii. No, tak, Folktale się... of New England. Tak jest, no. e... I, no ale to jest absolutnie metafora y, wszystkiego, y, całego tego dojrzewania, procesu, ale I zarówno to, tego dziecięcego, jak i późniejszego. Yy, a propos dojrzewania, to ja bardzo byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że Czerwony Kapturek to technicznie rzecz biorąc jest bajka o kobiecym okresie. No tak. No. Tu w ogóle pamiętam jakiś taki motyw, że byłem na jakiejś imprezie, robiłem zdjęcie, była jedna pani przybrana za Czerwonego Kapturka, i wtedy do niej podchodzę i mówię: Wie pani, że Czerwony Kapturek to jest bajka o okresie kobiecym? No jak to? I zacząłem powiedzieć Dla widzów, którzy nie wiedzą. Czerwony kapturek, kolor symbolizuje mm -hmm. rzecz oczywistą. Kapturek, jako dojrzewająca kobieta, idzie w świat i czyha na nią wilk, czyli mężczyzna. To mężczyzna, facet, i teraz pytanie, czy mu się oddajesz, czy nie. A jeżeli mu się nie oddasz, to i tak on podstępem przebierze się za babcie i będąc miłym, sympatycznym gościem, po prostu cię wyrucha, mówiąc kolokwialnie. Albo i nie, bo pojawi się ten prawy, sprawiedliwy, biały rycerz ze strzelbą, Jeżeli długo i szczęśliwie Chuja Wiadomo, potem ona pewnie za tym wilkiem e, e, tęskniła, i potem, no wiadomo co, e, zapuszczała się. Jesteś do lasu. miły, jesteś miły, ale, ale tak. wilk. E, tak, fajnie, fajnie. Ale wiesz, kurde, tamten to był łobuz, a łobuz kocha najbardziej. Wracając, bo tutaj dygresji robimy całkiem sporo, no ale to też e, ja często też robię te dygresje. E, no to sparagmos jest tą ostateczną formą tych Bachanaliów, że bierzesz te zwierzęta i na żywo je rozrywasz i zjadasz. Czyli ty robisz sobie sushi, ale takie na żywo, tak jak było w Boyu, jak on te ośmiornice, tam żar, ośmiornice, czy kałamarnice, nie pamiętam co to on żar dokładnie. W każdym razie na żywo rozrywasz zwierzęta i je zjadasz. I Owidiusz mówił właśnie też o tym, że mogło się zdarzyć tak, że przez przypadek. Zjadało się człowieka w ten sposób, że podczas tych orgii, tego wszystkiego, te pijane, naćpane osoby rozrywały się nawzajem i zżerały. Coś jak w pachnidle Saskinda. Yy, więc i to jest Paragmos. I mój numer, ten jeden, właśnie tego dotyczy. Tego, że idziesz w melanż i dajesz mu się porwać na strzępy, mimo że doskonale wiesz, jak to się skończy. Mimo że doskonale wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, mimo że. Rozjebiecie to całkowicie, i inspiracją dla mnie też był tutaj film After który uwielbiam, Stary, kocham. kocham. Aż, aż mi się włos zjeżył na ręce po prostu. A, kon, a, a konkretnie, Uf. właśnie ta scena ostatnia, w której. Ten ojciec wychodzi za te drzwi i tam jest to techno i te stroboskopy. Zresztą słowo stroboskop też u mnie w tym numerze pada. I to jest y, dokładnie nawiązaniem do tego. Boże, After Sun to jest film, który za każdym razem działa na mnie tak samo. I na końcu tego filmu się czuję, jakbym dostał cegłą w łeb po prostu. No, jak jak płaczę, jak bubr. Jak I jest... potem zostaje przed ekranem, już tu patrzy się w niego i nie wiem, co ma za sobą ja, zrobić. Ale ja też ja kocham płakać na filmach, uwielbiam płakać na grach, filmach, książkach, komiksach. Zdarza się, e, jest to dla mnie, czy też na e, komediach takich chociażby jak The Office. E, ko, kocham płakać na The Office, a jest tam tyle momentów. Chłopaki na z baraków. Można... Jak oglądą chłopaki z baraków, to zawsze uronię łezkę. Tak, bo myślisz sobie, kurde, kiedy będę miał w końcu taki <laughs> brzuch jak, <śmiech> jak, jak <śmiech> tamten. ten tak, i kiedy w końcu będę odpowiedzialny, <laughs> kiedy zrozumiem, co to jest odpowiedzialność. Tak, ale After to jest okres, filmu, który prawie nie poszedłem, bo to był kolejny ten film, który usłyszałem cztery razy, że nie, idź to jest taki film, co się w nim nic nie dzieje, japisz. Ja uwielbiam e, filmy, w których się nic nie dzieje. E, kocham kino, które jest o niczym. E, takie jak Red Rocket na przykład, takie jak, f, to jest Sean Baker, Florida Project. E, takie jak, jest taki komiks, Blankets się nazywa, Craig'a Thompsona. Mhm. E, to są takie e, filmy, właściwie Boyhood, boyhood e, cudowny. Jest, jest Richarda Linklatera. To są filmy, które są teoretycznie o niczym, ale właśnie w, paradoksalnie one są o wszystkim, bo one są Trylogia o życiu. Słoneczna. No tak, 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 ale to, to, to są. Before Sunrise, no i tak A, dalej, i tak dalej. No to też Richard Linklater. No, Linklater specjalizuje się w filmach o niczym. Zrobił jeszcze Days and Confused, aczkolwiek jest to. Bardziej chodzi tutaj o klimat. Uczniowska balanga się film nazywa i opowiada o ostatnim dniu szkoły e, dzieciaków z, lat, z, z roku tam, nie pamiętam, czy to 70 Matthew, roku. Mówi, robi all right, all right, all right. Tu pierwszy raz kiedy on zrobił, chyba to nie? Tak, ale on, e, on tego nawet nie robi na ekranie, e, tylko podjeżdżając samochodem gdzieś tam robi to alright, alright, alright. I zostało. Tak, i, i on tam mówi: You know what I like about the high school girls? I'm getting older and they, they're still the same Wait, age. Tak. No, McPhil McConaughey, cudowny też, fantastyczny aktor. Pozdrawiam w ogóle, bo ogląda to. At least twice a day. <laughs> tak, 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 dokładnie. Eee, to, 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 to. To a było płycie. Sam, tak, to było płycie. Bardzo pięknie, żeśmy odeszli od wszystkiego, czego mogliśmy ostatecznie. Eee, aż, aż głupio mi jest wrócić do pytań teraz, tak naprawdę, z tego wszystkiego. Ale że jeżeli... tam jest Casey Neistat, widzę. Tam jest Casey Neistat, tak. Tam widzę, wy tego nie widzicie, ale może zrobię przebitkę na to. To jest rzecz, którą sobie zrobiłem w AI-u. Wszystkie rzeczy, za które, które lubię w życiu i za które jestem w jakiś sposób wdzięczny i czasem wstaję sobie rano, na to patrzę i jakby, nie wiem, robi mi się trochę lepiej. Ja tak samo wchodzę na karty na czasie i oglądam sobie miniaturki ekipy z AI-u robione. To robi mi się lepiej. Tak, a to już nie ja robię wszystkie, bo teraz mamy team, który ma cztery osoby i jestem okay. teraz li nie, no, liderem. ooo. Po prostu jest mi czasami przykro, jak patrzę. Teraz Bandzi jeszcze podłapali to i chłopak, i Bandura i Jeannie. No u no jest chłopak z Banji. A, no tak, no tak. dobra. No, to. no ja właśnie ja jestem trochę winny, bo ja byłem jednym z pierwszych. Ja wiem. Który zaczął to robić. Wiem o tym doskonale. No ale Mówię ale, o tym, zawsze podkreślam to w poka-poka, jak tak, przeglądam te ee, karty na czasie. Na początku ludzie się wkurwiali bardzo co się wkurwią? Ludzie, widowie, tym widzowie. Widzowie się wkurwiali. Bardzo się wkurwiali. Aha, ojej. Na ojej. W zasadzie, że wiesz, że, ej, że to jest słuszne, że to nie może tak być, że tego nie było w filmie, bla, bla, a teraz mi się wydaje, że już się przyzwyczaili na tyle, że to. Ludzie się przyzwyczają, stary, do wszystkiego. Nieważne, co chujowego robisz w życiu, to ludzie się przyzwyczają do tego, a jeżeli będziesz robił to konsekwentnie i za to nie przepraszał, tylko po prostu dalej w to cisnął, tak żeby. to ludzie przestaną zwracać uwagę. No. Ja, ja dalej mam tak w sensie, dalej, ja robię ten kanał, nie wiem, piąty miesiąc tak naprawdę. Mhm. I rzeczywiście ja dopiero poznaję, czym jest hejt w mhm. internecie, bo jakby człowiek, który nie działa w internecie, słyszy tylko, czym jest hejt, a jeżeli on ci dotknie, to jest ja. No to jeszcze się nie spotkałeś na pewno Czy... z mocnym hejtem. Wiem, że miałeś tam e, chyba z, e, Lizo, Lizą, z Lizą, nie? No. Ale myślę, że. To cię jeszcze zdecydowanie może czekać w przypadku postaci, no bo jeżeli, wiesz, bierzesz się za influ, no to pamiętaj, że za nimi też ciągnie się czasami coś niedobrego. Znaczy ja za Lizą nie dostałem stricte ja, tylko no jakby ona, nie? No tak, 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 tak. Jakby hejt był tak potężny na nią w komentarzach, że ja, ja nie wiedziałem, co ją robić. Słuchaj, nie? no niektórzy... Pamiętaj też, że mm, dając tubę do wypowiadania się różnym ludziom, no to też nie zawsze ktoś powie coś mądrego, a wręcz może powiedzieć coś szkodliwego bardzo często. I myśląc, że będąc przekonanym, no ty tak naprawdę jesteś tylko narzędziem w tym wypadku, który nie narratorem. Czyli znaczy ja zachowuję bardzo dobrą pozycję w tym wszystkim. No nie? tak, tak. tak, tak, Dokładnie. Ja jestem w dobrej roli, tutaj tak naprawdę i ciężko. Czasem powiem coś od siebie, ale raczej rzadko. Więc ja nie narażam się zbytnio na jakieś takie właśnie rzeczy typu hejt, aczkolwiek. Jest to prawdą, co wszyscy mówią, że 100 pozytywnych komentarzy i ten jeden. No, oczywiście, I, że tak. I ten jeden. Chociaż Gąciarz I... ostatnio twierdził, że jest inaczej, że on teraz o, widzi tylko pozytywne. <laughs> jakby ma tak dużo tych negatywnych, że jak widzi pozytywny, to on mu robi dzień. Co ty myślisz o Gąciarzu? Krzysiek? Krzysztof Gąciarz z Krakowa, chłopak. Co myślę? Był. Poznałem się w ogóle z nim, kurwa, tak strasznie dawno temu, jeszcze przed czasami YouTubeowymi, mhm. bo moja koleżanka z y klasy. Nie jego, jego, jego. Moja koleżanka z klasy. No, on chyba wtedy już robił w TV gry, ale y, to wtedy nie było nawet YouTubeowe, tak mi się wydaje. Je, moja koleżanka z klasy, z liceum, y, była jego dziewczyną, więc w taki sposób go gdzieś tam poznałem i pierwszy taki. Pierwszą taką styczność, jaką mieliśmy, to było w 2012 roku, jak robiliśmy Szymon na żywo. On zrobił wtedy taką animację o Piłsudskim, który jeździł na kasztance, która strzelała laserami z oczu i jadł kamienie. I to zrobił tak na zasadzie. Pamiętasz takie reklamy Wody Vitautas? Czyli takie memiczne, bardzo zagęszczone, abstrakcyjne, totalnie, coś-minutowy taki filmik. Mhm. I mój, pokazałem to mojemu producentowi, który powiedział. Że mu się to podoba, i on chciałby, żeby on coś takiego robił do nas co tydzień. No jak Krzysiek usłyszał, że co tydzień, to powiedział, kurwa, przecież ja to, ja to chyba tydzień robiłem. <noise> Więc nie ma takiej nawet opcji. No. Plus, no nie mieliśmy też takiego budżetu, żeby mu jakoś godnie zapłacić. No a potem miałem z nim już więcej styczności. Ja prowadziłem wtedy bloga, robiłem swojego bloga CzłowiekWarga.pl i Krzysiek. Nawet y, wypowiadałem hmm. się u niego w książce, chyba w wybuchających beczkach. Hmm. Nie, nie wiem, czy to były. Nie, nie wybuchające beczki. Ta druga książka, którą on zrobił. Pamiętam o jak nagrywać wideo, tak? właśnie nie pamiętam. Nie, Mam nie, nie, ją w domu. Nie, nie, nie jak... pamiętam tytułu, ale to chyba o tym było, nie? Tak, i tam y, i prosił mnie o jakieś wypowiedzi do tej książki i tak się jakoś gdzieś tam poznaliśmy. Y, no a potem zobaczyłem, że on robi to zapytaj beczkę, a ja wtedy miałem właśnie taki już moment, że mi się już nie chciało kurwa pisać na tym, y, w tym internecie, bo. Owszem, miałem taką stałą widownię, która bardzo lubiła moje teksty i to co robię, ale to jakby niczego nie popychało do przodu. A z racji tego, że jednak moim zawodem, jakby takim wyuczonym bardziej niż yy, yy, takim, z którego yy, mam wykształcenie, no to jest reżyseria, więc stwierdziłem, no kurwa, no to po prostu sobie porobię jakieś filmy. Zresztą bardzo często mi yy, ktoś w pracy, na przykład montażystka Ula, mówiła, że te rzeczy, które ja robię, że ja powinienem te dubbingi i tak dalej robić sam dla siebie. Mówię, no tak, ale co ja z nimi zrobię? No przecież w telewizji to ja mogę puścić je, bo bardzo często było tak, że maciek, zajebiste, śmieszne, ale nie możemy tego puścić, nie? bo jest na przykład za mocne, albo co, jakieś tam, albo coś tam. Zresztą też się kiedyś zdziwiłem, jak pamiętam, zrobiłem jakiś dubbing, to był chyba Miedwiediew, Miedwiediewa robiłem dubbing, i to jeszcze było do Szymona Majewskiego. nie? I... Mój producent, a bo zrobiłem ten dubbing po to, żeby dać go aktorom, czyli Michałowi Zielińskiemu, który miał tam kogoś zagrać, i komuś tam jeszcze, nie? żeby oni zobaczyli, jak to mniej więcej ma być. A mój producent mówi, piekosz, mówi, Maciek. Ty, kurwa, zostawiamy to z tobą, nie? Po prostu to jest dużo śmieszniejsze, jak ty to mówisz, niż jak Zielo nam zagra dokładnie tę postać tak, jak ona mówi, albo tak, jak on zagra Kaczyńskiego. Że to nam się bardziej podoba, żebyś ty to robił. No tylko oczywiście okazało się potem, że nie mogę za dużo tych rzeczy wypuszczać, no bo mój, moi, moje poczucie humoru było trochę inne niż Edwarda Miszczaka ostatecznie, więc... I to był początek kanału? Nie, to jeszcze nie, to jeszcze, jeszcze chwila była i ja wtedy. Ja, miałem, ja się długo borykałem z tym, bo ja się strasznie wstydziłem robić cokolwiek przed kamerą, bo ja wiedziałem, że jestem chujowy przed tą kamerą, bo miałem takie przeświadczenie przez całe życie, byłem tak przeświadczany przez, e, prze, przez moją szefową, która mnie skrzywiła na początku mojej pracy. Nie? Jaka to była praca? w MTV, jako prezenter. Byłem prezenterem w MTV. To był 2005 rok. Okay. I... E, och, kurwa, w ilu ja już miejscach o tym mówiłem, ale mogę tam tylko tak na szybko tylko powiem, że po prostu przez rok pracowałem jako prezenter w MTV i na końcu usłyszałem, że jestem chujowy, że się nie nadaję do tego i że nigdy nie będę pracował przed kamerą. Bo... I to ci na głowę? To mi nawet nie tyle wjechało na głowę, co... Wiesz, ja zawsze chciałem być reżyserem, ja zawsze chciałem być w tych rejonach, a pracę prezentera traktowałem tak sobie pobocznie, mm. jako młody chłopak, 21-letni, że no po prostu zaczynam w jakiś sposób. Ale wjechało mi to na głowę na tej zasadzie, bo ja wiedziałem na początku, że ja jestem chujowy. Ja wiedziałem na początku, kiedy robiłem programy no, powiedzmy w lutym, kwietniu, że naprawdę jestem gówniany w tym, co robię. I dopiero potem, z każdym kolejnym miesiącem, ja się rozwijałem i to czułem, jak bardzo się rozwijałem i czułem, jak mi coraz lepiej idzie. Aż w końcu w tym momencie, w którym myślisz, że już wchodzisz przez drzwi, dostajesz kopa w mordę, bo ktoś otwiera te drzwi i cię kopie w ry i spadasz znowu na sam dół. Nie? I to było dla mnie właśnie takie, że no dobra, no to, no to ja się po prostu do tego nie nadaję, no to idźmy inną drogą. Zresztą jak przyszedłem do Szymona y, jako kreatywny, a właściwie researcher na początku, no to mój szef, który był y, kumplem tamtej szefowej, mówi, którego bardzo lubię teraz, w ogóle pozdrawiam serdecznie, piekosze i tak dalej, super ziomem, y, no to on mi powiedział, wiesz, jeżeli ty chcesz, tutaj pracować przed kamerą, to zapomnij o tym, bo ja słyszałem od y, mojej koleżanki, że ty jesteś chujowy, że ty się nie nadajesz, że bla, bla, bla. Ja what the fuck, nie? I stwierdziłem, no dobra, no to znaczy, że rzeczywiście się nie nadaje to ja dupa cicho i robię po prostu swoją robotę, nie? No i tak było przez dłuższy czas. I wtedy w ogóle nie myślałem o tym, żeby robić YouTube A zresztą Ja nawet nie wiedziałem na jakiej zasadzie funkcjonuje YouTube i że bo nikt nie wiedział. Wtedy. Ale wie, chodzi o to, że ja nie znałem, były już polskie kanały. Abstra działali od ile, roku. Ile to było lat temu? Ja zacząłem robić 29 listopada 2013 roku wrzuciłem pierwszy film. Okay. Gdzie Abstra już istnieli od roku, gdzie było Matura to Bzdura, gdzie był Niekryty kryty Gwardenga. Ale też byli już? O, oczywiście, że byli. Wszyscy już byli z tych takich Cyber Marian był, Szparagi już, chociaż nie wiem, chyba tak, co tak Szparagi już były. Mnóstwo osób było i ja w tym wszystkim e, tak jakby przychodziłem już na gotowe. To znaczy, że to już jest, że już jest wszystko postawione, jest jakaś polska scena YouTube'a, tylko ja jej kompletnie nie znałem. Ja nie wiedziałem absolutnie, że z tego YouTube'a można zarobić pieniądze jakieś. Wtedy chyba jeszcze nie dało się. Był, był już AdSense, ale wiesz, no ja na przykład e, pierwsze, pierwsze jakieś pieniądze z AdSense, to miałem, nie wiem, 300 złotych, czy hmm. coś takiego. Natomiast... Z ilu wyświetleń? O, teraz ci nie powiem. Natomiast powiem ci, ile miałem. Jak miałem najwięcej wyświetleń, tak Ever, czyli na przykład 7 milionów miesięcznie, to miałem może 1000 złotych z tego. Ja Jeszcze nie było shortów. Nie było, nie było. No to 7 milionów, z 7 milionów wyświetleń miałem 1000 złotych. W tej chwili na przykład z moim adsensem z miliona wyświetleń mam. Dycha? 16 tysięcy gdzieś. Dużo. No w sensie chodzi o adsense. Tak, tak. Słyszą, że jest 11, około za banie teraz. Tak, no to, to zależy po prostu no od, okresu. od okresu i tak dalej. Co spowodowało... Okresy się babom leją. Czerwony kapturek. Czerwony kapturek. Te tak. czyhają. Tego, bagno. pana. Mój ulubiony. Co spowodowało, że wziąłeś się na taką odwagę i jednak stanąłeś przed tą kamerą? Kilka czynników. Przede wszystkim ludzie dookoła, którzy... Mi mówili, że powinienem coś robić, i tutaj była to moja żona, to była Ola zdecydowanie. To była właśnie montażystka, z którą pracowałem. To był Bill, z którym też dużo pracowałem. To byli ludzie, których gdzieś spotykałem w pracy i którzy mi mówili, że kurwa, nie wykorzystuje swojego potencjału. Ja wtedy byłem, moim głównym dziełem był Bilgun i to, co robiliśmy z Bilgunem, czyli właśnie to chodzenie po imprezach. Później. że mówisz o nim jak doktor Frankenstein, który... No troszkę żywił. tak, no, bo na początku miał być kurwa Eskimosem i już nawet mieliśmy pomysł na niego jako Eskimosa chodzącego po imprezach, robiącego wywiady, a potem się okazało, że naprawdę jest Mongołem i wiesz, co prawda od dziewiątego roku życia mieszka w Polsce, mówi perfekt po polsku, matura po, z polskiego i tak dalej, ale ma babcię, która jest Mongołką i która tylko mówi po mongolsku. I zaczęliśmy tworzyć taką postać, oczywiście na bazie Hilermo z, od Kimela czy Falona. Nigdy nie pamiętam kurwa ukłócenia. Kimela. No, no to y, tworzyliśmy taką postać i na początku się mocno inspirowaliśmy, ale później zaczęło się to rozwarstwiać, bo szliśmy w inne rejony. I y, y, też te połączenie polskiej historii, mongolskiej historii, wiadomo, że mamy wiele ze sobą wspólnego, szczególnie w Krakowie, y, w, w strzale, w gardle y, Trębacza na Wieży Mariackiej. I y, 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 no, i wiadomo też, że obraźliwe mówienie o kimś tym per mongole, do czego tutaj jest pite. I to było tak, że tak na dobrą sprawę przez te cztery lata naszej wspólnej pracy, no to Bill był zawsze na moim uchu. To znaczy. W sensie ja go miałem... Nie, no tak, to on był no, na moim uchu. Ja miałem zawsze motorolkę y, i on miał zawsze taką wsadzoną pchełkę, jak gdzieś szliśmy y, pu, nie publicznie, tylko y, pracowo. Nagrywać. Nawet u Kuby Wojewódzkiego tak byliśmy na wywiadzie. To znaczy Bill był y, podczas wywiadu y, w normalnie w sali, a ja byłem pod schodami schowany i mu nawijałem na ucho y, i słyszałem z lekkim opóźnieniem, co prawda, co mówi Wojewódzki i mu te odpowiedzi na ucho. Tam nawijałem do Połowy, bo w połowie padło mu to ucho, zaczęło brzęczeć, oh, robi tak i wtedy wojewódzki zobaczył, że on wyciąga sobie ucho i A, widać było, że się wkurwił, nie? Chociaż on sam ma ucho, ale to inna już sprawa. No w każdym razie my tak sobie funkcjonowaliśmy przez dłuższy czas i dużo osób mi mówiło, że Kurwa no że ja powinienem też coś robić przed kamerą, bo mam taki potencjał do tego. I ja w to nie wierzyłem cały czas, mówiąc: "Nie, no co ja będę robił?". Ja bałem się tego, że się zbłaźnię, nie? Że tak wyjdę przez tę kamerę i nagle się okaże, że ja kompletnie nie wiem co powiedzieć. To jest chyba taki największy strach człowieka, nie? Że boi się być ocenionym przez innych w tym co robi. Ale ja się bałem być, ja, bo ja się nie boję być ocenionym, tylko ja się bałem wtedy być ocenionym właśnie z tego powodu, wiesz? Z tego powodu, że miałem taką, no powiedzmy, że traumę e, w tą wcześniej, która e, była spowodowana tym, że zostałem sparterowany dosyć mocno. Przejebane to jest, że ktoś jednym zdaniem może ci tak wejść na no tak, ale to też to jedno zdanie, to nie jest tak, że tylko usłyszałeś jedno zdanie, bo usłyszałeś też to, że tak jakby kończymy naszą współpracę i musisz sobie już pójść i to są, to jest więcej decyzji w tym, z tym związanych i zaczyna to u ciebie gdzieś tam podupadać troszeczkę. Ja wtedy akurat myślałem o sobie całkiem dobrze i potem zacząłem też pracę w TVN Turbo i robiłem w TVN Turbo program o grach komputerowych i było wszystko super, do momentu, w którym jednakże fosfo TVN Turbo stwierdziło, że oni chcą, żeby mówiła to Laska z Biustem, e, zamiast <śmiech> mnie, <śmiech> która nie musi się znać na grach. E, więc no tak do tego gdzieś doszło. I wtedy pamiętam, no tak jak mówię. Ja prowadziłem swojego bloga, robiłem dużo rzeczy. Robiłem Voice of Poland. Co e... robisz, Voice? Byłem reżyserem ING, e czyli wszystkich scenek z prowadzącymi, wszystkich scenek z uczestnikami. Czyli te takie ro -ro -ro romantyczne, smutne wstawki. Tak, dokładnie, montowanie tego wszystkiego i tak dalej. Zresztą dlatego też się pożegnaliśmy podczas drugiej edycji Voice of Poland. E... E... Rinkę, czyli mój szef, powiedział że no ja się nie nadaję jednak do tego, bo mimo że się nadawałem w pierwszej edycji, w drugiej powiedział, że ja się nie nadaję, ponieważ y, ja nie umiem y, zrobić tak właśnie, żeby było uzawo. A ja mówię, ale jak mam zrobić uzawo, jak mamy gościa, który jest kurwa, ewidentnie jakimś rastafarianinem, który się cały czas śmieje. A on mówi, no ale ma, mają być wieś, mocia, potrzebuję Mocia, żeby tu było, żeby ludzie powiedzieli, że to jest smutna historia, musisz wyciąć tutaj fragment jego słowa i zmieszać z innym słowem, nie? No i e, no, tak robi telewizja, nie? Żeby to e, wszystko brzmiało tak, Ale to że to jest Ja pamiętam, historia. jak mój kumpel był w, w You Can Dance chyba, mm -hmm. i oni tam wyjechali, jakby tam na któryś ten dalszy etap, i oni do niego mówią: wej stary, powiedz, że on ci w kurwi już się pokłóciliście. On mówi: nie, no to jest mój ziomek. No. Mówi, nie no pokucie. on mówi, wiesz, tylko do kamery. On mówi, nie no nie powiem, to jest On mówi, nie, no musisz. On mówi, nie zapierdalam no stąd mówi, ja nie będę kłamał. Jakby, nie? Słuchaj, dom produkcyjny w top model w pierwszej i drugiej edycji, na przykład chował buty uczestniczkom, żeby się pokłóciły ze sobą. On nie wiedział o tym. Nie, nie wiedziały. Po prostu oni chowali im buty, po to, żeby jedna oskarżyła drugą, nie? naprawdę robią takie rzeczy w telewizji dlatego trzeba uważać to jak, jak jest z montażem jak w momencie jak idziesz do jakiegoś programu telewizyjnego to nie masz już na to wpływu bo podpisujesz tak kobiet, dalej, nie? Nie? a nie wiem. aha z tvn tak tak tak, tak, tak 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 coś było no w każdym razie wiesz w tym momencie Rinki mi mówi coś takiego, a ja wtedy miałem też taki jakiś kurwa druzgoczący okres w moim życiu. To był 2013 rok, kwiecień. Dostajesz, jakby, wypowiedzenie z pracy, w znaczy, wypowiedzenie, po prostu tego programu nie będziesz robił, bo jednak no nie za bardzo. To były święta, to było, powiedział, powiedzieli mi to dwa dni przed Wielkanocą. Miałem jeszcze atak podagry, taki totalnie spuchnięty palec. Podagry? Podagra to jest Dna Moczanowa. Cierpię na taką chorobę. To jest choroba metabolizmu. Okay. Powoduje, że nie wypukuje twój organizm kryształów moczanu, które masz we krwi, tylko one zostają w stawach w postaci takich kryształków. Coś jak mefedron, o którym już wspominaliśmy wcześniej, tylko te kryształki zostają, a skoro jest to ciało obce, to ci puchnie cała kurwa noga i to jest największy ból na świecie, naprawdę. I to jest w skali bólu, tam sprawdzali ludzie, że to jest jedna z największych, jeden z największych bóli na świecie. To może być noga, to może być kolano, to mogą być różne części ciała. Potacie mam. Travis Baker, on miał chorobę, chyba się nazywa suicide disease. No to nie, to suicide Disease, to jest, podejrzewam, klasterowe. Yy... Coś mu się coś Aha. w głowie, jak coś mu się dzieje. No to nie klasterowy wiem. ból głowy, to może być suicide disease. Klasterowy ból głowy to jest tak, jakby ci cały czas eksplodowało coś w głowie, to jest taki ból. Jezu, ostatnio miałem taką sytuację, że usłyszałem jakby takie taki pierdolnięcie prądu w głowie. Tak, bff, taki I mówię, siedzę, siedzę jak tylko dotykam się, mówię, kurwa, udar. I mhm. po siedzę mówię, czy coś mi się stało. Nie? Po był taki… Usłyszałem centralnie prąd. W środku mojej głowy, zrobiło mi się to pierwszy raz brzydko. Może życiu. w końcu pomyślałeś. <laughs> tak, w końcu było to! <laughs> tak, to właśnie zwykle zapala się jeszcze żarówka na, gó na, na, na górze, ale tym razem nie było żarówki. E, wracając? I wracając do tego tak. Zacząłeś. E, no i właśnie, on mi to powiedział. Mm, a jeszcze wcześniej, e, jeszcze wcześniej, e, z racji tego, że pisałem tego bloga, to mnie taki znajomy producent wziął do 66 niezapomnianych, to się to było w TVN style. E, o tatuażach było. Odcinek. 60 niezapomnianych. 66 niezapomnianych, czyli na przykład 66 niezapomnianych momentów w telewizji, mm. 66 niezapomnianych kreskówek. A, co ludzie siedzieli na kadapach Dokładnie. I, tam... i opowiadali A, no, jakieś no. rzeczy. I e, nagraliśmy odcinek o tatuażach, i on stwierdził powiedział, kurwa, to jest całkiem spoko, fajnie się wypowiadasz. E, fajnie przed kamerą w ogóle jesteś, wiesz, no to może zrobimy jeszcze do jednego i je, jeszcze do jednego cię zaprosimy. nie I tak sobie pomyślałem tak, e, że kurde, może ja się zaczynam odnajdywać przed tą kamerą, nie? Po czym? Świeżej widzisz, co, że to jest jedno dobre słowo, które ktoś ci powiedział i od razu zaczęło się to zmieniać, nie? Tak, tak, tak. Znaczy nie, wiesz co, już zaczęło się zmieniać od kiedy robiłem bloga, bo ja na tym blogu też pokazywałem siebie, zdjęcia robiłem, tylko nigdy wideo. Zawsze jakieś głupie zdjęcia, człowieka wargę tam eksponowałem. Czego się wstydziłeś tak naprawdę? Nie, ja się nie wstydziłem. Ja y, byłem przekonany, że ja się nie nadaję bardziej. O, okay. to, nie, nie, to nie chodziło o to, że ja się wstydziłem. Owszem, y, myślałem, że się zbłaźnię, nie? że po prostu wyjdę i przecież no kurwa, no to co ja mam do powiedzenia, jak to będzie wyglądało? I nigdy przed kamerą w ten sposób nie pracowałem. Ja nie chcę być w centrum tego wydarzenia, bo wiesz co, możliwe, że miałem w przeświadczeniu takie, bo ja jestem kurwa generalnie, znam swoją wartość, ale jestem generalnie humble. Jestem skromny mimo wszystko. Mm -hmm. I uważam, że należy w życiu... Tak podchodzić do wszystkiego: nie wywyższać się, nie, mieć, nie srać wyżej niż się ma dupę, tylko podchodzić do wszystkiego z taką lekką skromnością, ale jednocześnie też z wiarą w samego siebie. Ale powiedzcie, że jakby. YouTuberzy to są jedne z osób, które mają jeden z najwyższych procentów sztucznej skromności. No oczywiście, sobie. że tak. O, jasne, że tak. Bo ile YouTube nie poznałem, którzy ty ja nie poznałem, to się skromni co to jest co Ale ty wiesz, że w środku tak nie jest. Są znam. Szczególnie te sztucznie wygenerowane przez różne konglomeraty youtuberskie. Więc ja wiem, jak to jest z tą skromnością i z żeby dzieciaki i młodzież myślała, że ty jesteś taki fajniutki. Nie? No i nie? zasada jest jakby jedna. Im szybciej, tym bardziej jesteś zjedbany. Oczywiście. Oczywiście, że tak. No to widzisz, no to tutaj w tym wypadku było tak, że ja właśnie się nie bałem tylko wychodziłem z założenia, że nie, nie, nie dam rady, no, że po prostu będzie to gówniane. Mhm. I wówczas, kiedy skończyła się, skończyło się to Voice of Poland, ta druga edycja, to od razu, tego samego właściwie dnia, dostałem propozycję też od Rinkiego, żeby przełożyć taki format, który on gdzieś tam widział w Holandii, a właściwie taki insercik, w którym to mamy prowadzącego, który jeździ po Polsce. I sprawdza gościnność Polaków w różnych miastach. Okej, okay, Bez y Bilguna to robiliście? Tak, no i Bilgun miał być prowadzącym, a ja miałem być reżyserem, Gosku miał być operatorem, a Dominik miał być y y dźwiękowcem. Tylko, że w tym formacie było tak, że byli pokazywani też ten dźwiękowiec i operator, y oni siebie też na przykład mogli kręcić mm. nie, nawzajem. Y I my zrobiliśmy właśnie taki format, nazwaliśmy go Puk Puk To My. Oczywiście no, pozmienialiśmy tam względem tego, no, bardzo ewolucyjnie to poszło. i Potem pamiętam, jeździliśmy po różnych miastach i to była fantastyczna zabawa. Naprawdę. Jeździliśmy, kręciliśmy, wbijaliśmy się ludziom na A to chaty. to było takie jakby realne? Tak, to było realne. Znaczy, owszem, to było, było tak, że na przykład jechał nasz kierownik produkcji do tamtego miasta zrobić research i sprawdzał, co, jakie są tam fajne miejsca, gdzie można pójść, gdzie mieszka na przykład gość, który kurwa interesuje się starymi samochodami, gdzie mieszka gość, który e, wytapia zbroje, tego typu rzeczy. Mm. My wiedzieliśmy o tym e, i często też umawialiśmy się z nimi, że tam przyjedziemy do nich, ale. E, bardzo często chodziliśmy oprócz tego, tak przypadkowo, po różnych osiedlach, po różnych domach, no i sprawdzaliśmy, no bo potrzebowaliśmy też odmów, nie? Sprawdzaliśmy, czy ktoś nam zrobi obiad, czy możemy się u kogoś wysrać, czy ktoś nas przenocuje, czy możemy się u kogoś wykąpać itd. i tak dalej. I to, w jaki sposób ludzie nas traktowali, było niesamowite, ale niesamowicie piękne. I wiadomo, że masz Bilguna, którego ludzie znali wtedy z tańca z gwiazdami, którego znali z, z. Jaka to melodia, bo tam też występował, którego znali z Szymona Majewskiego, widzieli kamery, owszem, tak, tak często było, ale zdarzało się też tak, że na przykład ktoś nam mówił: Dobra, to ja wam chcecie kotlet, zrobię wam kotlet, zrobię wam co chcecie ale bez kamer nie po prostu nie filmujcie tego ja po prostu wam dam jedzenie nie i to były takie dla mnie budujące absolutnie rzeczy plus historie które poznawaliśmy tych ludzi jak z nimi rozmawialiśmy siedzieliśmy nagle się wbiliśmy raz przez przypadek do Igora Herbuta z zespołu Lemon do jego domu rodzinnego do jego mamy i do jej, je, jego dziadków Igor to jest dla mnie specyficzna postać I, słuchaj i wbijamy tam i nagle wiesz siedzimy w kuchni ja tam patrzę, kurwa, tam Igor Herbut, nie, na zdjęciu myślę sobie, a to sobie babka zrobiła z koncertu zdjęcie, nie, ale obok też Igor Herbut. I, <noise> też Igor, co jest? Ona mówi, że jest mamą Igora, a ja, o ja pierdolę. I w tym momencie w ogóle no i zaczęliśmy gadać o łemkach, o historii łemków. Jak się nazywał o... ten, ten alkohol, który oni piją? O jest kumys? Nie, to Mongołowie to, to O, o piją Często kumys. Igor o tym opowiadał, że jest jakiś taki specyficzny a, rodzaj alkoholu, który oni tak, tam Tak, rzeczywiście. Piją. Taki syrop. Nie wiem, właśnie nie mam pojęcia. Tak, hmm, Igor czy... był u nas w Zero Brzmiałe Kultury I też, Bimber i też o tym mówił tak i no, to są Łemkowie, To społeczność Łemków I, yy, i oni opowiadają o tej kulturze i o tym, jak oni bardzo ją kultywują, jak są z nią mocno związani cały czas yy, i ja ich poprosiłem, że czy mogliby coś zaśpiewać po łemkowsku i oni zaczynają śpiewać, ta trójka ludzi, ta mama Igora i jego dziadkowie i ja po prostu z łzami w oczach siedzę w tej kuchni kurwa i sobie myślę Boże, jak ja się cieszę, że jestem w tym miejscu. To było dla mnie takie uu, ty, ty, miałem, wiesz, ciary cały czas i takie wewnętrzne, absolutne wzruszenie, jakbym był cały wilgotny w środku od łez. I to były takie fantastyczne momenty, które tam mieliśmy. No i właśnie wtedy pamiętam, jak przy kolaudacjach dziewczyny z wiwy, czyli moje producentki tego programu, mówiły, ty. Maciek, a czemu ty siebie tak mało dajesz tutaj, nie? A ja mówię, jak mało daję? No, wstawek z tobą, przecież ty jesteś tak śmieszny, mówisz takie fajne rzeczy, rzucasz jakimiś dowcipami. To jest zajebiste, to się super ogląda, nie? Ja mówię, no dobra, no to wiesz, będę wrzucał tego więcej. I zrobiliśmy drugi sezon i kończyliśmy montować drugi sezon. I ja wtedy, a nie, bo ja już wcześniej właśnie przez tamto, yy, przez tamto 66 niezapomnianych, ja stwierdziłem, zobaczyłem Gonciarza, a... Tutaj nie skończyliśmy w ogóle Od gadać? Tego. sobie szliśmy, nie? Zobaczyłem tego gonciarza. I ja, już go wiesz, widziałem tam chwilkę wcześniej i sobie pomyślałem, kurde, to nie jest chyba takie trudne robić coś takiego jak on, że wiesz, odpowiadam sobie po prostu na pytania widzów. Może ja po prostu wezmę rzeczy, które pisałem na blogu i spróbuję je przekuć w wideo, że. Opowiem o tym, a nie będę tylko pisał. No, i nagrałem coś takiego w styczniu 2013 roku, mm. ale tak się wstydziłem z tym gdzieś pójść, bo wiedziałem, że ja tego absolutnie nie zmontuję, bo ja nie umiem montować. Jak dam to montażyście, to będę siedział i się będę, będę srał, że on yy, zacznie to montować, popatrzy na mnie i powie. Ja pierdolę, przecież to jest mega nieśmieszne. A zdarzało się, bo trafiałem na takich montażystów, którzy właśnie w Szymon Majski Show siedzieliśmy i oglądamy coś z całą redakcją, a montażysta tak siedzi i mówi, Boże, jakie to jest nieśmieszne. I to było takie, co? Po co ty takie rzeczy mówisz? Nie? Tak jakby morale niszczysz wszystkich w tym momencie, bo gość był akurat bardzo grumpy. Nie? Ale okej. Okay. I ja to trzymałem długo, długo na, tej, na tym dysku, na MacBooku, po czym po czym był moment, w którym musiałem coś, z... aha, zacząłem montować w tej Vivie, bo musieliśmy na dwie ręce montować, czyli ja i montażysta, przeczesywać surówki, które były z tego Puk Puk, to by było tego od zajebania, więc robiąc te surówki, przeczesując, patrzyłem, aha, czyli tak się w sumie montuje, tu kafelek, tutaj coś tam, ja wcześniej montowałem w Superstacji, jeszcze w 2006 roku mi się zdarzało, no ale tutaj dopiero tak naprawdę siadłem do tego montażu i stwierdziłem, dobra, Kurwa, przecież to jest tylko rzecz do internetu. Ja sam sobie to zmontuję, nie. No i zmontowałem sobie ten odcinek, który nagrałem w styczniu i wypuściłem go tego 29 lutego. To był jeden z ostatnich dni, gdzie siedziałem na montażu w WiWIE, i to był też dzień, w którym pojechałem kupić PlayStation 4, bo wyszło wtedy PlayStation 4. Cztery? Dobrze mówię. Tak, czwórka wyszła wtedy. 2013 rok. Wyszła czwórka w sklepie pojechałem do sklepu RTV, Euro AGD. Który, bo jakiś gość na Facebooku odstąpił po prostu swój preorder. I, I właściwie po tym, jak wypuściłem ten odcinek, to praktycznie tego samego dnia. Dwa, nie, dzień później nagrałem kolejny, drugi. Czyli była różnica prawie roku pomiędzy tym, jak to nagrałem w styczniu, mm -hmm. a zmontowałem to dopiero pod koniec listopada, a tym, jak od razu po tym odcinku poszedłem do piwnicy nagrać drugi odcinek. I była absolutnie duża różnica, bo różniło to 20 odcinków, Puk Puk, to my, które nagrałem w międzyczasie, gdzie to oswoiłem może, się z kamerą. To można zauważyć na ciebie, u ciebie na kanale? Bardzo. Bardzo, bo ten Czyli pierwszy odcinek. To, to nadal jest tam? Oczywiście. Pierwszy odcinek jest taki, że ja wiesz, mówię, cicho, jestem taki niepewny, jest bardzo cringe'owo. Drugi już widać, że jestem wyrobiony, no nie aż tak bardzo jak w tej chwili, ale że jestem już obeznany z tą kamerą, że już się tak nie wstydzę, że mówię w normalny sposób. No i też odniosłem się do feedbacku, który dostałem po tym pierwszym odcinku. Pamiętam, jak wyszedł ten pierwszy odcinek i go wrzuciłem, to miałem nie wiem, ile to osób zobaczyło? 40 czy 100, i miałem 15 łapek w górę, 15 w dół. I to było takie, a no, czyli się podoba. <laughs> I stwierdziłem, dobra, no to robię dalej. No i w ten sposób zacząłem robić, 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 i robiłem te rzeczy, i też nie miałem jakiegoś gigantycznego sukcesu od razu. Bo to trwało przez jakiś czas. Ile, ile czasu trwało to, gdzie zacząłeś jakby widzieć, że to ma sens? Od listopada do inaczej. W międzyczasie pracowałem w Twoja twarz brzmi znajomo, mm. jako też reżyser. Malowałeś ludzi na czarno. No właśnie, nie robiłem im blackface'a, ale Bill miał tam blackface'a. Tak? Ale z racji, że Bill jest Azjatą, to może mieć blackface'a. <grym> <grym> Bo tam się to, to jest minus i minus, dają plus. To był na wojewodzie. E, tak, i, e, I Bill tam przy tym brał udział, więc dlatego trochę dostałem łatwiejszą, łatwiejszy sposób na to, żeby się w to zaangażować. I, e, i ten... Mm, i robiłem to, to i to jednocześnie. Tylko wiadomo, że to z dupy robiłem bardziej hobbystycznie. Mm. W międzyczasie zrobiłem teledysk Mrozowi, bo jak nie my, to kto na przykład. Okay. I też pamiętam, że na planie teledysku siedziałem i montowałem swoje z dupy jeszcze w trakcie, jak były przerwy. Z dupy numer 10 montowałem wtedy. To to też było takie długie? Nie, one miały po 20 minut maks. Okay. No potem z każdym kolejnym dodawałem elementów i potem mi się już tak magazynowo po prostu fajnie składało to w całość. I i to było trochę, wiesz, na tej zasadzie, że w pewnym momencie to jeszcze nie zażarło do kwietnia i pamiętam, że ja wtedy byłem w Agorze przez chwilę, bo oni podpięli ja się, pod... się pode mnie, ale oni się podpieli podpięli, chodzi o Agora Internet Artist, coś takiego okay. jak potem LiveTube i tak dalej, taki, wiesz, MCN tak zwany, mm. czyli Multi-Channel Network, czy Video Brothers. I będąc podpięty w Agorze, Kuba, który był moim takim superwizorem, Powiedział mi, że kurde, on nie rozumie, jak. Czemu mi to jeszcze nie żre, Bo on widzi, że ja robię tak dobre treści i wychodzę na zewnątrz, kręcę sceny jakieś, że tego po prostu nie ma. I czemu to nie żre? I potem zażarło, jak zrobiłem dubbing z Putinem. To to był pierwszy viral, który jednego dnia zrobił 50 tysięcy wyświetleń, co było dla mnie. Ja pierdolę! Każdy mój odcinek miał po, nie wiem, 1500 wyświetleń, a to ma 50 tysięcy. Co jest grane, nie? Wow! No i później też dogadywałem się z gąciarzem, z Krzyśkiem i w pewnym momencie Krzyśek mówi, słuchaj, bo ja robię coś takiego, robię zastępstwa do Zapytaj Beczkę i zrobiłem z Pauliną Lis, czyli z Lisie Piekło, zrobiłem z Demem i zrobiłem z Martinem Stankiewiczem i pomyślałem, że może ty, no, jako taki, wiesz, nowy, nowa twarz i tak dalej, ja miałem wtedy... 17 tysięcy subskrypcji, jak ja to zrobiłem. Ja zrobiłem ten odcinek i następnego dnia, po tym jak Gąciarz wypuścił swój, ja wypuściłem w międzyczasie swój, do którego linkowaliśmy sobie nawzajem, to przyszło mi 17 tysięcy osób, jednego wow. dnia, I, czyli podwoiła mi się liczba subskrypcji. Dzięki. W ciągu trzech dni miałem już 50 tysięcy subskrypcji. Potem w ciągu miesiąca całego 100 tysięcy subskrypcji, no poszło to lawinowo. Byłem najszybciej rosnącym kanałem w Polsce chyba przez pół roku, tak miałem. Nie? Wow. I to tak szło, aż dochodziło do takich momentów, że na przykład robiłem na dużym odcinku 40-minutowym milion w dzień wyświetleń. Nie? Gdybym. To przełożyć na teraz, to bym kurwa milionerem. <grym, <grym, ale tak nie było. <grym>, drugi freeze. Tak, tak, no tylko widzisz, no ja nigdy nie miałem w planach tworzenia jakichś aglomeratów, robienia tego dla wyświetleń czy robienia tego dla hajsu, bo ja naprawdę nie wiedziałem, że można kurwa na tym zarobić. Chciałem oczywiście zarobić pieniądze i to był ten moment też w czerwcu. To co było motywacją? Zabawa, zabawa, fan i że w końcu ja się mogę, yy, yy, mogę z siebie wyrzucić to, co miałem do tej pory, wszystkie żarty, wszystkie rzeczy z tym związane i szok też i niedowierzanie, że komuś się to podoba, bo byłem przekonany kiedyś, że to będzie za bardzo hermetyczne. To jest specyficzne, to na pewno. No, specyficzne jest, ale myślałem, że będzie za bardzo hermetyczne, że ten poziom humoru, ten poziom jakichś nawiązań itd. do nikogo nie trafi, bo też byłem przeświadczany i to też jest myślenie telewizyjne, gdzie mówili mi często, że tego żartu nie możemy wrzucić, no bo go nie zrozumie kurwa pani Krysia, która ma lat 45 i która nie zna języka niemieckiego, nie? I ja mówię: No tak, ale zrozumie go kurwa Jacek, student germanistyki i pomyśli sobie, że to jest najlepszy żart na świecie, bo jest skierowany tylko do niego. I telewizja tego nie rozumie, że czasami trzeba pójść drogą właśnie taką, że dać komuś coś osobistego, mm. na rzecz tego, że nie dajesz tego całemu tłumowi. Maćku, odbijajmy trochę do pytań, żeby jakoś przez nie przebrnąć, eee, chociaż troszkę, bo wiem, że to już się na pewno nie wydarzy całkowicie, ale chociaż <śmiech> troszkę, <śmiech> żeby cokolwiek z tego było. Eee, czego ludzie nie wiedzą o kanale z dupy? O, nie wiem. Wszystko wiedzą chyba. Przecież jestem tak, tak się wywnętrzam gdzieś w tym wszystkim, a jednocześnie nie, nie napierdalam prywatnością, jak niektórzy youtuberzy, którzy stwierdzają, że to jest ich sposób na życie. po zadowaniu zdjęć jak Srasz akurat. To no to a to, to co innego, to jest <laughs> To Właśnie o to chodzi, żeby wiesz, trochę... To jest kwintesencja, e <laughs> być osobą publiczną. Trochę... E Trochę ośmiać, obśmiać to wszystko, wiesz, właśnie w ten sposób. Ja staram się nie przekładać całego swojego życia na to, ale jednocześnie ja nie mam problemu z tym, z opowiedzeniem o tym, co jest, jak jest, gdzie jest i się tego po prostu nie wstydzę, więc nie wiem, czego ludzie mogliby nie wiedzieć o tym kanale. Że, znaczy, kiedyś było tak, że ludzie nie wiedzieli o tym, ile. Tu trzeba pracy w to wpierdolić, bo zawsze było tak, a czyli robisz. Jak robisz taki film, no to są trzy godzinki z montażem, nie? Zabawy. I zawsze było zabawy z montażem, trzy godzinki, gdzie ja sam montowałem rzeczy przez. No tak, gdzieś do odcinka, ja wiem, 60. Montowałem sam wszystko, bo bałem się też komuś to dać. Mhm. Nie dlatego, że on tego. że nie, nie będzie się śmiał, tak jak wtedy było z tym montażystą, tylko dlatego, że zrobi on. tego tak jak ty. Że on nie zrobi tego tak jak ja i ja będę potem. Poprawiał po nim w chuj. I tak jest za każdym razem, kiedy. Mam jakiegoś nowego montażystę, to też to jest tak, że musimy się dotrzeć i czasami jak mi dostaję od nowego montażysty poka-poka, który mi zrobi, to się łapie za głowę i ja nie wiem, kurwa, co ja mam zrobić, nie? bo nagle się okazuje, że przez 4 godziny muszę pisać poprawki do 20-minutowego filmu, żeby on zrozumiał o co chodzi. To Casey Neistat powiedział, że jak sobie zatrudnił montażystę, Dana Mesa, mhm. to powiedział, że miał potem dwa razy więcej pracy. Oczywiście, przez chwilę masz dwa razy więcej pracy, ale potem masz dwa razy mniej tej pracy, więc yy, na przykład Lolo już jest ze mną, moim montażystą od bardzo Dawna. Moim Oli montażystą robi też papiery rozwodowe. No, w papierach nie ma jakoś specjalnie dużo w montażu. Natomiast Lolo jest montażystą, który ze mną siedzi od 2000, końcówki 2016 roku. I, I naprawdę on to już wszystko kuma. On dokładnie, czasami wiesz, na przykład mówię, Lolo, piszę mu, dlaczego dałeś. Tutaj Adolfa. Nie, nie dawaj tutaj Adolfa. Nie puentujemy tego tak. Wiesz, czasami takie kiksy robi, ale dlatego ja zawsze kolauduję te odcinki i wiem doskonale po prostu czego się spodziewać. Jaki był najniższy moment kanału? Najniższy? Najniższy, ale tak pytam ogólnie o kanał i ciebie, żeby zwątpiłeś w to, czy ma to w ogóle sens. Nigdy. Nigdy nie zwątpiłem w to, czy ma w ogóle sens. I nigdy nie miałem czegoś takiego. Zawsze to miało dla mnie sens i cały czas ma. Nie było takiego momentu, w którym stwierdzałem, że mi się nie chce już tego robić, albo ja tego nie czuję, albo jest źle, albo dostaję jakimś hejtem. Bo jak dostawałem jakimś hejtem na przykład, czy nie wiem, w przypadku tego, co było w październiku, czyli a propos tego żartu z Rawgorem, jak wtedy, kurwa się tam to wiesz. Yy, nagrałem te przeprosiny, znaczy przeprosiny film, po prostu 30-minutowy, nie w białej koszuli, <grym> yy, niemontowany, bez kurwa smutnej muzyczki yy, i cały po prostu na jednym take yy, I nagle się okazało, że mam 4 razy więcej wyświetleń nie? Yy, i też dostałem mega, gigantyczne wsparcie od ludzi, ale absolutne od moich widzów, od znanych osób, od widzów, których. Yy, yy, których wychowywałem przez całe życie, ich, znaczy przez, no może nie całe, ale przez pół życia, bo zaczynali mnie oglądać, jak miałem, nie wiem, 10, 11 lat, yy, pisali do mnie studenci, no po prostu, albo ludzie z dziećmi, Którzy wynieśli, udało im się wynieść z tego morza, bluzgów, kurew i tak dalej, tego syfu, wiedzę. który ja sobie prezentuję. Nie, nawet nie wiedzę, tylko jakieś wartości. Bo ja staram się jednak jakieś wartości przekazywać. Oczywiście ja nie jestem żadną wyrocznią, ja nie jestem żadną latarnią. Ja jestem po prostu gościem, który ma swoje poglądy, swoje wierzenia i niekoniecznie masz postępować tak jak ja. Nawet lepiej, żebyś nie postępował tak jak ja, tylko żebyś po prostu ruszył głową i sam pomyślał. Więc nie było takiego momentu. Że zwątpiłem i stwierdziłem, że to nie jest to. Tak jak mówię, był jeden, ale to. A to chyba nawet o tym nie wspomnieliśmy, bo znowu dygresja jakaś była. Czyli był jeden po tym, jak ruszył ten kanał i jak poszło wiralowo, że był jeden moment, w którym ja musiałem sobie. Zdecydować się, czy skacze na główkę do e, tego jeziora, a wiadomo, nie powinno się skakać na główkę do jeziora. E, pamiętajcie o tym, i to jest akurat wiedza, którą powinniście wynieść z tego. E, I to nie jest żadne oszustwo ani skam, e, bo po prostu może tam być kamień i potem będziecie sparaliżowani do końca życia. <laughs> Opowiem tylko historię szybko. Jak byliśmy z ekipą w Hiszpanii no. e, to był wieczór, gdzieś tam wszyscy się bawiliśmy mhm. e, i to było Julia Żuge, w ogóle no, od cholery osób, jakichś influencerów. I nagle wszyscy wiesz, mówią: dawajcie skakujemy do basenu, bo w ogóle wiesz zimna woda, jeszcze nikt tam wcześniej nie pływał. Przez cały tydzień mówię: Dobra, skakujemy do basenu, i wszyscy nagle wiesz: jedą na nagłówkę, dziewczyny wiesz na nogi. I nagle wychodzi gościu z rozjebany łbem, krew mu leci po tym dziewczyny kolana, i było płytkie, kurwa. Tak, Oni a, wszyscy tak. skoczyli tam w nocy, nikt nie widział w ogóle. No i właśnie, to trzeba uważać, i naprawdę to jest rzecz ważna. Natomiast metaforycznie musiałem skoczyć na główkę do jeziora, bo musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie: yy, czy ja mam na serio traktować tego YouTube'a teraz mimo że nie zarabiam nic z tego bo wtedy jeszcze nie było z AdSense tak jak mówię 200 zł było z AdSense kontrakty reklamowe zapomnij kurwa przez co najmniej półtora roku nie miałem żadnego kontraktu reklamowego takiego żebym miał coś reklamować dopiero później się zaczęło więc Skąd no... Miałem hajs jeszcze z tego, bo napisałem scenariusz do złego Leopolda Tyrmanda do filmu, który mieliśmy robić z Ksawerem Żuławskim. I to jeszcze miałem z tego pieniądze plus no, robiłem jakieś poboczne rzeczy, na przykład jeszcze z Bilgunem, jakieś prace reklamowe. Więc z tego były pieniądze. I miałem na życie, na rodzinę jeszcze, jeszcze jakiś hajs, żeby po prostu cokolwiek mieć. Ale mimo wszystko, no musiałem sobie odpowiedzieć, czy w takim razie ja teraz po tym, jak się skończyła twoja twarz brzmi znajomo, mam sobie szukać kolejnej roboty, tylko jak znajdę sobie kolejną robotę, to znowu będę do niej uwiązany. Nie będę mógł jej poświęcić tyle czasu, ile powinienem, a ja jednak wolę poświęcić y, no, czas w całości na to, y, no, no nie robić czegoś po łebkach, tylko po to, żeby to zrobić, żeby mieć to odfajkowane, a wiedziałem, ile zajmuje praca w telewizji, ile zajmuje robienie tego kanału. No i zacząłem. W, Zacząłem po prostu, z, znaczy postanowiłem robić kanał. Nie? I, no I tak szło, szło. Potem się pojawiła jakaś bardzo mała e, reklamowa rzecz związana z likes festiwalem, czyli hopkola. I powolutku, powolutku potem zaczynał z tego asens już większy pieniądz wychodzić. Nadal to nie były jakieś gigantyczne pieniądze, ale starczyło na utrzymanie się na czynsz, na tego typu rzeczy, więc jakoś szedłem w tę stronę wydaje mi się, że już o kanale i historiach, w dosyć dosyć, było. dosyć już zanudzeni jesteście, kurwa. Słyszeliśmy to 18 pod... razy. Ale dokładnie tak, tak będzie i będzie jeszcze bingo kurwa y, wargowe. Y, czy wspomniał o Tymonie? O czy powiedział, że brat jest tenisistą? <laughs> y, czy już powiedział, że pracował w Szymon Majewski show? Póki to my było. Tak. <laughs> tak, tak, tak. Spokoj, do do, do drugiego, drugiego, czyli do wyznani? Są to pytania, które były też w podcaście z Hanią, ale uznałem, że są na tyle fajne, że chciałbym je zadać też Tobie. Z jaką Hanią? Hanią? A Hajkoną? Chichania. Chyba Hajkonia. To nie jest Hajkonia? Nie, zawsze wszyscy wokół mnie mówią chichania. Naprawdę? Tak. Kurwa, to ja z Hajkonia, Hajkonia. Chyba hichania mówił, ale nie wiem jak jest prawidłowo, szczerze powiedziawszy. Gdybyś miał wyekstrahować z siebie jedno wspomnienie, które jest dla ciebie ważne i nigdy nie chciałbyś go zapomnieć, to co by to było? Ojciec. Chyba tak. No tak, jakbym miał teraz od razu rzucić to ojciec. Bo wiadomo, że można powiedzieć narodziny syna i tak dalej, ale y, wiesz, y, pierwsza randka z żoną i tak dalej. Można te, te rzeczy rzucić, ale one są i one trwają. A ojca no niestety już od 20 pięciu lat nie jestem w stanie yy, jedynie te chwile, mogę się nimi pocieszyć na zdjęciach. Jak wyglądała wasza relacja? O, fantastyczna. Tata był starszy ode mnie o cztery dychy, więc y, ja byłem ostatnim dzieckiem i to był ten moment taki, no ja za chwilę mam, za 10 dni mam czterdzieste urodziny, mhm. więc y, będę w wieku mojego ojca, kiedy ja przyszedłem na świat. I i tata był dla mnie zawsze kumplem. Był mentorem, też jasne, też autorytetem, ale też kumplem. I to takim naprawdę, że się dobrze ze sobą czuliśmy, dobrze się ze sobą bawiliśmy. Mogłem mu napierdalać w aucie piosenkę Nagłego ataku Spawacza albo Liroja i on się bardzo cieszył, chociaż zawsze mnie upominał po jednej takiej piosence mówi dobra, już starczy, już nie przegina, już wystarczy jedna. <laughs> Więc mieliśmy super układ. Tata, mam poczucie humoru dosyć mocne po nim, on miał bardziej rubaszne i bardziej zaczepiające panie w sklepie. To był tego typu koleś, nie? który przychodził i podrywał wszystkie panie w sklepie, ale wiesz, w taki niewinny sposób, znaczy niewinny, kurwa, na przykład podchodził, brał słoik z marmoladą jakąś przy kasie i mówił, przepraszam, odkręcał. Wsadzał tam palec, lizał i mówił. Nie, nie chcę. I, i oczywiście, mówi, panie oburzone, a on nie, no, że żartuje. A on, o, ho, 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 hi, hi. Więc e, tata był taki e, trochę bajerant. E, no Śmieszny człowiek, nie? Więc jeżeli mówimy o wspomnieniach, to to. A gdybyś miał podać jedno nic nieznaczące, ogólnie nieznaczące wspomnienie z tatą, które jest dla ciebie ważne. Nie, czy źle zadałem pytanie. Małe wspomnienie z tatą które na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać nieważne, ale zostało Ci w głowie? Mam tyle tych wspomnień akurat, że ciężko tutaj coś wyekstrahować, nie? Bo ja z tatą spędziłem mnóstwo czasu. Mama bardziej pracowała, a z tatą na przykład jeździłem na korty. Tata był trenerem tenisa, więc przyjeżdżałem z nim na korty i siedziałem z nim na kortach po prostu przez prawie cały dzień. I tych wspomnień Mam mnóstwo, mam, mogę Ci podać no, nieznaczące wspomnienie, jak żegnamy się z babcią w Białym Stoku, czyli z mamą-taty, która z kolei jak ja się urodziłem miała 80 lat, czyli ona urodziła tatę jak miała 40 lat, czyli wtedy ona miała już 94 jakoś lata. Żegnamy się z nią i. Wiemy, że widzimy ją po raz ostatni. Miała gangrenę w nodze od zaniedbania jakiegoś innego nie i, i tak dalej. I wiemy, że widzimy się z nią po raz ostatni. i Ja widzę, że tata płacze. I to był pierwszy raz, jak widziałem tatę płaczącego. Nie, dobra, widziałem go kiedyś na pogrzebie mojego dziadka, ale ze strony mamy, też płaczącego, bardziej takiego wzruszonego. Ale tu widziałem, że tata płacze. I. I babcia go przytula. I on był tam jak małe dziecko. Tata, metro osiemdziesiąt, wielki, ważący sto kilo typ. I yy, ona go klepi, tam mówi: No już baćko, baćko, spokojnie, bo babcia yy, w Białym Stoku wiesz, tak się mówiło, nie? I tata płacze. I, i dla mnie on. Yy, Właśnie nie tyle, że zmalał w moich oczach, bo absolutnie nie zmalał, on jeszcze bardziej urósł, pokazując tę swoją wrażliwą naturę, nie? Ale ja po prostu wiedziałem, że to jest dla niego pożegnanie z nią. I potem wracaliśmy i słuchaliśmy Angelo Badalamenti sam z Twin Peaks, jak jechaliśmy, więc to też tak mi się wyryło gdzieś tam w pamięć. Śmiesznie teraz tak na swoim przykładzie pomyślałem, że. Kurwa, też pamiętam momenty początek daty. No. Też nie myślałem o tym. Że, jaki To no musi wywierać jakiś most wpływ w ogóle no, na łeb. Oczywiście, web, no bo to jest wiesz autorytet, który teoretycznie. Boys don't cry, kurwa. Chłopaki nie płaczą. E, chociaż tak kocham i że chłopaki też płaczą. Chłopaki, chłopaki niech płaczą właściwie. Chłopaki niech płaczą, chłopaki niech wiedzą, że wolno im czuć i jebać kulturę maczo. Jak, jak zmartwój tata? E, wiesz co? Wypadł z wieżyczki w obozie. Na druty kolczaste, na. No. Nie, już to. Kurwa, maś, Już nie chciałem pytać, ale miałem takie. What the fuck, w Już miałem stary to wyobraźni, jak on leci. Nie, na prób... ten drut miałem takie, co jest grane. Nie. Tata, tata zmarł w domu we śnie. Ja miałem wtedy 15 lat. On chorował? To było. Nie, właściwie nie. Chorował na podagra, po, Z podagrą nie ma nic wspólnego: to było raczej serce. To było zatrzymanie akcji serca. To był 19 września, no tak, w nocy, 19 września, około 3. 15. 99 roku. – To śmieszne, że tata zmarł 19 września 9,99 a mój syn się urodził 29 września 2009, więc… – Ja mam takie tutaj... 9.99. – No to widzisz, no. Więc dziewiątki, jak odwrócisz, to są szóstki. I tata zmarł we śnie, mama wtedy pojechała na szkolenie jakichś notariuszy, Siostra była na, u swojego chłopaka na osiedlu tysiąclecia, spała, a mnie tata zawiózł tego dnia do mojego kumpla, takiego szczepana, z którym ja się przyjaźniłem i chodziliśmy razem do liceum, ale wcześniej się przyjaźniliśmy. Tylko, że on był starszy ode mnie o 4 lata, on miał 19 lat, ja miałem 15, ale z całą tą ekipą po prostu ja się przyjaźniłem ze starszymi ludźmi, nie? Z takimi, no właśnie miałem więcej tematów. Znaczy z rówieśnikami też oczywiście, ale ze starszymi przede wszystkim przebywałem, no i mieliśmy imprezę u szczepana, ja się wtedy najebałem szampanem. Bo oczywiście był szampan, jakiś. No oni mieli 19 lat i ja ten 15-latek tam, no kurwa, prosta, nie? nie? Wy, wynajbaliśmy się szampanem i potem e, siedzieliśmy. No, ja, ja się tak najebałem, że się pożygałem oczywiście. Bardzo mi tak dobrze. I potem poszedłem spać, rano się obudziliśmy i było śniadanie i oglądaliśmy sobie South Park, bo wtedy to był 99 rok. South Park już chyba od roku leciał i na kanal plus można było oglądać South Park, a kolega miał właśnie kanal plus, więc sobie oglądaliśmy South Park i byłem zachwycony w ogóle, zajebiście, Próbowałem się dodzwonić do taty. No nic, nie odbierał po prostu. Nie? Telefon nie był wyłączony, tylko nie odbierał. I tak siedziałem, kurwa, do godziny 13 i nie wiem, co robić. I dzwoni, a zadzwoniłem do siostry i się pytam, no co robimy? I Magda mówi, dobra, słuchaj, bo ja będę akurat wracała, to pojedziesz ze mną, nie? No i pojechaliśmy razem z siostrą samochodem i pamiętam zajebistą rzecz w tym samochodzie, bo znalazłem kasetę, którą siostra mi ukradła jebana, ukradła mi kasetę Tarantino Connection, się nazywała ta kaseta i to była kaseta, na której był taki mixtape piosenek z filmów Tarantino, albo piosenek, które on pisał scenariusze, czyli True, Crime, True Romance i Natural Born Killers. I tam było właśnie Natural Born Killers, piosenka Leonarda Coena Waiting for a Miracle to Come się nazywała. I sobie puszczałem to w i to było, o Jezu, jaki zajebiste, kocham ten numer w ogóle. Fajnie, że odnalazłem tę kasetę. No i wiesz, przyjeżdżamy do domu, żaluzje zasłonięte, kurwa, auto jest, w ogóle what the fuck, nie? No i wchodzimy i ja już wiem. Ja już, to też już było takie, że wiesz, że ty już kurwa to wiesz. Ten chód w domu, to wszystko masz absolutnie, absolutne przeświadczenie. Ja wiedziałem, że Magda też wie. Tylko, że Magda próbowała grać na <laughs> zwłokę, a tam zwłoki. Magda próbowała grać na taką zwłokę żeby to do niej dotarło z opóźnieniem, nie? Więc ja poszedłem do sypialni i zapaliłem światło no i zobaczyłem tatę leżącego po prostu na wznak w łóżku z otwartymi oczami i z otwartymi ustami. Tyle. No i podchodzę, wzdycham, sprawdzam puls. No nie, no zimny, kurwa, nie żyje, No idę do kuchni, siadam i mówię: "Magda, chodź usiądź." Magda starsza ode mnie, 8 lat. Nie? Ona, co, co, co się stało? I wiesz, tak chodzi, tak niby taka zdenerwowana, że nie mam czasu teraz nie? na takiej zasadzie. Magda, tata nie żyje. Ona, co ty mówisz w ogóle? Nie? Ja mówię, nie, no naprawdę tata nie żyje. I Magda poszła i kurwa, i wiesz, krzyk, rzeczywiście, tata nie żyje, musimy coś zrobić. No to co robimy? Ja no to nie wiem, no to dzwonimy na pogotowie, musimy wezwać karetkę pogotowie. No, ja nie wiem, co się robi w takiej sytuacji, więc po kogoś zadzwonimy. Yy, ostatecznie też zadzwoniliśmy do mamy, która akurat dojeżdżała, akurat w tym momencie przyjeżdżała pod dom, no i mama wleciała i wiesz, i tu totalna rozpacz. No, mama z tatą byli, o Jezus, nie wiem ile lat ze sobą, 20 parę, no, prawie 30 i mama absolutna rozpacz. Yy, yy, no rozpierdoliło ją to mocno. No potem przyjechała, kare, czekaliśmy na karetkę, aż przyjedzie. Ja w międzyczasie to już, nie wiem, minęła godzina czy coś. Znaczy już ktoś przyjechał, przyjechał tylko czekaliśmy na dom pogrzebowy, żeby przy, przyjechał z trumną czy z czymś tam, nie wiem. E, minęło już dwie godziny. E, jeszcze mama mówi, to chodźcie, pożegnamy się z tatą. No i poszliśmy tam i ja patrzę... A tata się rusza, nie? był no taki ruch, nie? No, te postmortem, Te ruchy, które są ciała, gdzie mięśnie się, wiesz, Kurc, no. albo kurczą, albo coś się przykurcza się dzieją, gazy w organizmie. No, tata nie żył już od dobrych 12 godzin, jakoś tak mniej więcej. No i pani, tam poszedłem sobie wtedy na górę do pokoju, no i sobie puściłem tę kasetę, nie? Tak siedziałem, nie wiedziałem, co zrobić ze sobą, więc sobie puściłem kasetę tego właśnie Leonarda Koena Waiting for the Miracle. I nastąpiła moja mama, wkurwiona, z płaczem, że czemu? Zaczęła mnie opierdalać, że czemu ja słucham muzyki w momencie, w którym tata na dole nie żyje, nie? A to było, wiesz, takie moje, nie wiem, taki azyl mi się taki włączył troszeczkę. Ja też nie rozpaczałem z tego powodu. Ja nie rozumiałem swoich uczuć, wiesz? Im jestem starszy, tym bardziej do mnie to dociera i tym mam. Y Większą, ogromną, rosnącą jak gula tęsknotę za ojcem. Ale wtedy, mimo że mieliśmy, fantastyczny ze sobą, yy, mieliśmy fantastyczne relacje, że dogadywaliśmy się jak najlepsi kumple, to ja wtedy nie potrafiłem uronić łzy. Ja więcej płakałem w momencie, w którym rzuciła mnie dziewczyna 10 miesięcy później, no nie, nie 10, no, rok później, w którym rzuciła mnie dziewczyna, niż ta śmierć taty, bo ja wtedy sobie myślałem, kurwa, do. Jeżeli dziewczyna mnie rzuciła, to ja mogę jeszcze coś zrobić, możemy, wiesz, no jakoś mogę zrobić tak, żebyśmy znowu byli razem, że to da się jakoś naprawić, tylko nie wiem jaki, jestem bezradny, bezsilny, a tutaj wiedziałem, że to jest ostateczność i to jest koniec i co ja mam kurwa zrobić, no nic nie mogę zrobić, więc nie ma chyba co płakać. Trochę się rozkleiłem bardziej, jak mój brat przyjechał, o Jezu, to też kurwa dobra historia, dzwoni, dzwoni telefon taty, nie? Dzwoni telefonaty Bartek. Bartek dzwoni, że. Bartek miał wtedy 99, czyli miał 27 lat. Dzwoni Bartek, żeby powiedzieć, że właśnie w Niemczech był i właśnie jego drużyna, bo on grał w tenisa tam w klubie niemieckim, że dzięki niemu jego drużyna awansowała do Bundesligi, do pierwszej Bundesligi, że jest w Ekstraklasie, że jest jego drużyna wygrała całą drugą ligę, przeszła do pierwszej ligi, nie? I dzwoni, wiesz, uradowany z szatni, w ogóle krzyki, szampany, kurwa i tak dalej. A my mówimy, wiesz, Bartek, jest problem, tata, nie, że musisz wracać do domu, nie? Jego to rozjebało, ale rozjebało totalnie, jak on przyjechał tym samochodem te kilkanaście godzin. Jak przyjechał do nas, to od progu kurwa ryczy, nie? On był mocno związany z tatą. Tata dla niego też autorytet. Trener jego yy, przez całe życie. Więc on dostał takim kurwa w splot słoneczny z całej siły żelazną rękawicą. I ja się czułem, że ja muszę się nimi kurwa zaopiekować wszystkimi. Mamą, bratem, siostrą, wszystkimi, bo ja nie mam aż tak mocnych emocji jak oni i ja potrafię przejść, podejść do tego racjonalnie. I no, i tak to wyglądało trochę, że ja mama mi zawsze mówiła, że jej jest przykro, że to ona się miała, powinna mną zaopiekować jako synem, który stracił ojca, a nie ja nią, ale ja nie potrzebowałem tego aż tak bardzo, tak jak ona tego potrzebowała. I tak jak mówię, z roku na rok czuję coraz, znaczy może nie coraz mocniejszą, coraz większą, ale odczuwam to bardzo i bardzo mnie to wzrusza gdzieś tam wewnętrznie, nie? jak o tym myślę. Czy są jakieś rzeczy, których nie zrobiłeś z tatą, które chciałbyś zrobić? Tata zawsze mówił, że na kurwy pójdziemy. Jak naprawdę miałem jakieś właśnie 14 czy 15 lat. Mówił, dobra, Maciek, to pójdziesz ze mną do burdelu, po czym ja tak kiedyś już bez żartów powiedziałem, no to co, no to idziemy, a on mówi, nie no, przecież nie mogę czegoś takiego zrobić. Ale mówi, to ja wezmę poproszę mojego najlepszego kolegę. To on z tobą pójdzie. Przypomniała mi się scena z Hand of God, jak e... przyszedł do ciotki. Wiesz co, nie, nie oglądałem Hand of God. To jest, to, to jest o tym, o Neapolu? O Neapolu, tak, co młody tak. chłopak traci rodziców. Tak, to ja właśnie tego nie, nie widziałem. Sorrentino. Sorrentino, tego, ten Młody Papież, nie? Młody Papież, i Wielkie Piękno. Tak, tak, tak. Ale... Kar Karola Paciorka, ulubiony film. No wiem, kurwa, Paciorek co chwilę o tym pierdoli, Ta. więc ja, ja po prostu tego nie widziałem. To jest jeden z tych filmów, których nie zobaczyłem, a które chciałbym zobaczyć. Więc nie, no mnóstwo rzeczy... Z, pośmiertnie robię statą dubbing czasami przychodzę na jego grup i nagrywam e, i to wrzucam do clika jak on mnie obraża z grobu I, to jest it's his way of humor to jest jego poczucie humoru totalnie więc e, tak jak mówię e, jak ktoś mi mówi no ciekawe co by twój ojciec na to kurwa to byłby ze strany ze szczęścia no po prostu on by pomógł mi Nieba by mi uchylił. Pamiętaj, kurwa. jak wcześniej wspomnianym Mefiu yy, odebrał Oscara i wspomniał o swoim tacie i mówi: mój, mój stary pewnie teraz jest tam w niebie pacygarów i udało się. No tak, trochę tak. Więc yy, no taka historia. Czy teraz umiesz już pokazywać uczucia? Ale nie ja w sensie? umiem pokazywać uczucia, ja też wtedy umiałem pokazywać uczucia, tylko Hizu. ja ich nie miałem w sobie. To chodzi o to, że nie miałem ich w sobie, nie, nie potrafiłem ich znaleźć w sobie, tak, żeby móc je uzewnętrznić mocno. To nie jest tak, że ja nie miałem ich. Ja y, umiem pokazywać uczucia i lubię pokazywać uczucia. Y, ciężko mi się przyjmuje komplementy, jako y, nie umiem przyjmować komplementów, nie jestem się. w tym chujowy. Y, Zbyt, mam trochę tak, jakby się zgliczował. Mam takie... Takie... No wiesz, no, nie, nie wiem za bardzo, co zrobić. No. Dlatego mówię, wiem. <laughs> Najczęściej. I można, może to być odebrane impertynencko jakoś, że jestem właśnie, wiesz, jakimś bałwanem, czy też bucem, ale tu nie o to chodzi. No po prostu czasami nie jestem w stanie tego przyjąć. Tak samo mam problemy z przyjmowaniem prezentów. Nie wiem, to jest takie dla mnie... Tak, ja na przykład nie lubię urodzin. No... Nie lubię swoich urodzin, że ktoś przychodzi tam... Tylko dla mnie. i mam takie, tak. że nie, nie, A nie, nie, to ja nie lubię. Tego. To, ja nie, lubię nie, nie. To, to, to ja lubię, jak ktoś przychodzi... Y, y, dla mnie ja lubię urodziny, robię zwykle takie duże, no tak na 40-50 osób i też to są ludzie z różnych całkowicie środowisk i to też jest fajne, że oni mają interakcję między sobą, a ja sobie krążę jak taki samotny elektron pomiędzy tym i sobie odbijam się od tych, tych protonów, neutronów, kurwa, i innych rzeczy. Co aktualnie dzieje się w twoim życiu i bądź bardziej szczery niż zazwyczaj? Co aktualnie dzieje się? Mam menty yy, na yy, prawie. To już długo okuło. o tym gadasz, tych mentach. Ja wiem, ale teraz po prostu mam dużego tego menta i mnie wkurwia Ale powiem to jest coś, czym ty mnie zaraziłeś, że ty piszesz <laughs> w tych jebanych mentach i ja potem sobie siedzę, kurwa, patrzę się w niebo i mam, kurwa, wiesz, chilluję sobie i nagle takie... Yy, Maciek też to ma, kurde. Ale patrz, ile osób to ma. Tak, ja wcześniej nie tego nie dzieje. widziałem. Ja wiem, ja też tego wcześniej nie widziałem, tylko w pewnym momencie właśnie tak się zacząłem patrzeć i czemu ja mam taką nić tutaj? Nie, to pewnie coś mi tutaj zwisa. Nie, to nagle się okazuje, że nie. I co? Jeszcze, jeszcze raz, że co się dzieje aktualnie w moim życiu i żeby miałbym być szczery... Nic tak naprawdę, no to, to płyta no, strasznie dużo pracuje nie? i to mnie, to mnie tak absolutnie zajmuje. Zajmuje mnie, wiesz, też martwienie się o edukację syna. Na przykład, kurwa okazuje się, że ma dwójkę z polskiego na w liceum w pierwszej klasie na, na rok teraz proponowaną. Podejrzewam, że jak to wypuszczasz, to już nie ma tej dwójki, bo... Y bo ma kurwa średnią ocen 3,80 tam ileś, nie? więc powinna być czwórka, więc dlatego się zastanawiamy o co chodzi, ale były teraz matury, więc mogła się babka jebnąć, nie? Tylko to też mnie tak jakby, może nie tyle stresuje, ale powoduje, że yy, myślę sobie, że nie przypilnowuję go. Mimo wszystko, chociaż nie powinienem też go pilnować, to nie powinno na tym polegać, że jestem rodzicem, który siedzi i pilnuje, czy wszystko jest zrobione, tylko zaszczepić mu to, żeby mógł robić, co chce, po tym, jak odbębni te swoje rzeczy, które trzeba zrobić. Tymu to jest też taki wątek, który sobie zapisałem, żeby o nim pogadać, bo od wielu osób słyszałem, że urodzenie dziecka to jest w ogóle jakiś przełomowy moment. No przejebane to było, powiem ci. Rozwarcie miałem takie i... Potem, jak, prz, jak przegryzałem pępowinę, a potem zjadałem łożysko, no to wiesz, jak jest. Tak jak na tym w, w pachnidle, na w targu rybnym. Tak, no tak, pachnidło. No, tak jak go potem. Jeździłem się na Jean Baptiste Grenouille, jak go tak. potem rozrywali. E, Zjadali. No słuchaj. Sparagmas mu robili. E, no to powiem ci, że. Czy to było dla mnie przełomowe? To było, był bardzo ważny moment w moim życiu. A też, też nie miałem emocji. Też nie miałem emocji. miałem się Tutaj się popłakałem i tak dalej. Wzruszyłem się, ale wiesz w którym momencie? Pamiętam, że. Jak, Bo Ola miała cesarkę. Jezu, jaka mała obślizgła klucha w moich rękach. Nie, totalnie w ogóle, wiesz, luz nie z tym. Ale to, to, to raczej chodziło o to, że jak miała tę cesarkę, ona wcześniej musiała w szpitalu zostać na tydzień. Tutaj, wiesz, były jakieś plamienia, krwawienia. Tu była ciąża trochę zagrożona. Ona przez całą ciążę miała L4, nie mogła pracować. I pamiętam właśnie ten moment, w którym ja byłem na sali operacyjnej Teoretycznie nie powinienem być, bo to jednak, jeżeli jest porodówka, to tak, ale to była sala operacyjna, bo była cesarka. I w pewnym momencie rozcięli jej brzuch, wyciągnęli dziecko. I ja nie słyszę płaczu. A jak nie ma płaczu, to znaczy, że jest przejebane. To znaczy, że coś jest kurwa, nie tak. Ja nie słyszę tego płaczu. I sobie myślę, o kurwa, nie wiem. Nie żyje. Fuck. Co jest? Co, co, co teraz? Nie? W ogóle, what the fuck? Dajcie mu klapę, dajcie mu klapsa. I w tym momencie. Wchodził ten płacz, i już wszystko jest jasne. I podobne uczucie towarzyszyło mi w 2000. W 18 roku. Urodziłeś kamień nerkowy? w kwietniu. Nie, właśnie nie. Ale tata miał kamienie narkowe, <grym> więc Pozdrawiamy. Więc tak. Ale w 2018 roku w kwietniu byliśmy na nartach w Bruniko we Włoszech. W sensie byłem ja i Tymon, bo Ola została w, w Warszawie. Bo ona nie może na nartach jeździć, bo ma martwice kości biodrowej, więc narty są bardzo nie dla niej. I Będąc na tych nartach, Tymona daliśmy do szkółki właśnie narciarskiej, żeby się nauczył jeździć. No była tam taka szkółka włoska, został tam oddany i mu się bardzo podobało, i w ogóle było wszystko super. Po czym ja siedzę sobie na stoku i wtedy pisałem scenariusz do jakiegoś z dupy. Nie jeździłem wtedy na desce, bo miałem pęknięte żebro. Czy mi często pękało żebro na desce, więc... To ty masz schorzeń w ogóle jakiś Róż, stary kurwa człowiek, wiesz. 40 e, lat. Tak. Parę razy miałem pęknięte żebra i to jest... z żebrami jest tak, że jak pęknie ci żebro na przykład na stoku, to przez 3 dni może... przez 2 dni następne możesz jeszcze jeździć, bo jest wszystko spoko. Dopiero trzeciego dnia zaczyna się to napierdalać. No to tak mniej więcej tutaj było. E, I... No i dostaje telefon z tej szkółki, nie, że o, Mr. Dabrowski, Tymon had a little accident. Can you uh, come uh, to our school? Ja mówię, no dobra, no to mogę kurwa pojechać. I sobie myślę, a pierdolę, co ten Timon zrobił? Pewnie rękawiczkę zgubił, nie? Albo mu kijek gdzieś tam wypadł i zleciał w dół stoku i on teraz panikuje, nie? No i dobra, zjeżdżam gondolą tam do nich. I tak patrzę, o, helikopter przyleciał. Ciekawe do jakiego fra... Okej, okej. Okay. Okay. O kurwa. I w tym momencie, wiesz, wychodzę z tej gondoli, podjeżdża do mnie karabinieri z, na skuterze śnieżnym i mówi, Mr. ja mówię, jest, no to wsiadaj, kurwa, jedziemy, nie? A ja, o kurwa, no jedziemy. I w międzyczasie widzę helikopter, sanitariuszy, lekarzy i widzę złotą płachtę taką, jaką się daje, wiesz, na, na ciało, nie? I sobie myślę, o kurwa, nie żyję. Tak sobie pomyślałem, pierwsze, co mi przyszło do głowy, że stało się coś strasznego, nie? I wiesz, zamarło we mnie wszystko i poczułem się teraz, jak sobie o tym przypomniałem, rzeczywiście jak przy tym porodzie, nie? I, i słyszę jak drze japę. I to jest tak samo, jak analogicznie, jak przy tym porodzie. Słyszę jak drze japę. No! Don't put this needle! No! I don't want injection! Bo mu chcieli zastrzyk zrobić znieczulający. E, nie wiem czego, kurwa, że, żeby go nie bolało, bo e, ja kurwa. babka mi mówi, że, e, że something with the leg, nie? Myślę, no to co, kurwa, pewnie stopę, no coś mu się w stopę stało. No ostatecznie okazało się, że jak do szpitala przyjechałem, lekarz mi mówi: No, kość udowa pękła, tak, tsz, e, trzasnęła, nie? A ja, jak kość udowa, kurwa, to oni skaleką już do końca życia, nie? O nie, wy takich operacji to robimy, kurwa, 5-6 dni. W Port w tych metalowych bucikach zapięknie. No trochę tak, a teraz uwaga, kurwa, lepiej, bo oni zrobili mu te operacje, po godzinie, od razu po przywiezieniu, operacja, ciach, druty mu wsadzili do. Kościółdowej, takie, nie pamiętam jak one się nazywają, ale to są takie druty, że one się tak łączą z tą Dziś, kością. No, jeszcze nie został po tym wszystkim. No, troszkę tak. I, e, I ma te druty w tej nodze, i teraz tak. E, babka mu mówi, dzień po operacji, że on już może chodzić, nie? Z, z tą, te druty będą to trzymały, a on się musi nauczyć chodzić o kulach. Ale on kurwa ryczy, krzyczy za każdym momentem. Mówi, że go to tak strasznie boli. W sumie myślimy, no kurwa, no może to jest taki ból. Jak się okazało, nie. Później się dowiedzieliśmy, po tym jak go przetransportowaliśmy karetką do, do Polski, dopiero po tygodniu, bo babka mówiła, że tutaj taki bandaż, żadnego gipsu, nic, nie trzeba. Jak on zginał nogę, to po prostu wył z bólu, jakby ktoś go zażynał. Nie? I mi się, wiesz, serce łamało, jak to słyszałem. Nie wiedziałem, jak mu pomóc. A potem się okazało, bo pojechaliśmy do szpitala do Otwocka, że we Włoszech zrobili mu za długie druty w tej nodze, i one mu zaczęły wychodzić przez kolano. Przez te rany, które miał po zaszyciu, to mu te druty, jak tylko zginasz nogę, to te druty się wbijały od wewnątrz przez kolano, próbowały wyjść przez skórę, i ona mu się tak napinała. I to było to. I trzeba było, musiał pójść na operację skrócenia tych drutów, więc w sumie miał trzy z tego powodu, bo jeszcze trzeba było je wyciągnąć. Nogę z tej samej długości? Tak, nic sam się nie stało, nie? jeżeli o to chodzi. Sprawdzaliśmy to i wszystko jest super. Słyszałem, nie? że są modlitwy, które wydłużają nogi. Tak, ale tak, tak się robi, no, że się łamie. No bo jak masz, jak wzrastają się kości, to się tworzy okostna, Aha. która potrafi zwiększyć tę kość, tylko ona musi być tak, jak na przykład, jak tak ci pęknie, to musisz ją odrobinę oddalić od siebie najlepiej, to wtedy ta okostna zaczyna. na, na tego. tak. No, no, no. Tak robią ludzie po to, żeby kurwa być koszykarzami czy coś. Chociaż nie, no kurwa, koszykarzem z połamanymi nogami. Co <grych> eee, jest najtrudniejszą rzeczą w wychowywaniu dziecka? Przekazanie odpowiednich wartości. Właśnie to jest coś, co ja, jak ja sobie rozmyślałam o posiadaniu dziecka, że mi się wydaje, że ja bym do tego tak jakoś. Ambitnie podszedł na zasadzie, kurwa, czy przypadkiem to zdanie nie go można. nie skrzywdzi w jakiś sposób? Tak jest, w momencie nie można tak myśleć, bo spierdolisz tyle rzeczy w swoim życiu wychowując. Ja też spierdoliłem strasznie dużo, ale. Ja sobie mówię, że spierdoliłem, ale tak naprawdę ja ich nie spierdoliłem, bo na tym polega wychowanie. Ty nie ma instrukcji do tego. Każdy człowiek jest inny, do każdego trzeba inaczej podejść. Twoje dziecko zyskuje cechy twoje i twojej partnerki, czy też osoby, z którą masz to dziecko. I ono zyskuje te cechy genetycznie po prostu. One są przerzucane. I potem oczywiście to, jak je wychowasz, to ma absolutnie generalny wkład w to, jakie ono potem będzie. I. Ja popełniłem ja i Ola popełniliśmy masę błędów wychowawczych, które, że na przykład, gdyby ktoś to usłyszał, to by się złapał za głowę, że dlaczego tak to zrobiliśmy, a dlaczego nie tak, że tutaj trzeba było bezstresowo, kurwa, że tutaj metodą, nie wiem, wimachowa, kurwa. Nie puszczę mu <grym> Paul Fiction, ma dopiero trzy latka. Tak. No wiesz, tego typu rzeczy. Ja sądzę, że każdy wychowuje tak, jak potrafi najlepiej dziecko. No, chyba, że masz do czynienia z jakąś patolą, która nie myśli o tym, no to wiadomo, że. Nie o to chodzi. Natomiast uważam, że nie ma czegoś takiego, że rodzic popełnia błędy. Oczywiście masz tych teściów, którzy mówią: Nie, nie, to trzeba tak, to trzeba tak, gówno tak trzeba, trzeba tak, a nie inaczej. I też do jednego dziecka się podchodzi, tak do drugiego dziecka, tak do trzeciego tak. i e, oczywiście... Człowiek są... trochę po prostu to wie. Słucham? Człowiek po prostu trochę to wie. Trochę tak, tylko to też chodzi o to, że jak masz drugie czy trzecie dziecko, to już wiesz, których błędów nie popełniać, albo puszczasz samopas, a jak się wyjebie, to się wyjebie, na tym pierwszym chuchasz, dmuchasz i tak dalej. Ja starałem się przy tym oni właśnie nie chuchać, nie dmuchać, tylko no po prostu czasami szorsko podejść, ale też u mnie widzisz... Jak ja słyszę o stereotypach męskości, że prawdziwy mężczyzna nie może przytulić swojego syna, że musi mu podać rękę, że przekazać mu takie wartości, nie można płakać, nie można, to, to, można, to ja mam takie ochoty, mam takie rzeczy ochotę wyjebać do kosza i sprzedać plaskacza każdej osobie, która tak pierdoli jak potłuczona, bo. I to już chyba dawno zostało obalone. Wszyscy sensie niektórzy wiem, że tak mówią. No to jeszcze gdzieś tam to, to krąży. Natomiast y, dawać jak najlepsze, największe uczucie swojemu dziecku, okazywać mu czułość, bliskość i to są, to są podstawy. Ja w ogóle wiesz, y, y, uwielbiam y, się przytulić z Tymonem, wiesz, tak po bratersku, przyjacielsku, ojcowsko-synowsku? Syjsku? ojcowsko y, synsku. No, więc yy, ja w ogóle nie mam z tym problemu. I ja pamiętam takie zdanie, jak mi Franek, Franek z SimFashion, yy, no. yy, powiedział, że... Ja gadałem z nim o jego córce i on mi powiedział, że ja mówi, stary, jak miś jest chory, to mi jest chory. Mówi, ja nie przychodzę, Mówię, nie, dobra, kurwa, weź go tam połóż, tylko ja przychodzę i my się, my się opiekujemy. Ja robię tak, bo ona musi wiedzieć, że jeżeli on ma problem, to on może zawsze z każdym do mnie przyjść. Mm -hmm. Jest, pomyślałem, wow, strasznie tak, go zapamiętałem. Tak, to jest prawda, ale też z drugiej strony ja na przykład wychodzę z takiego założenia, że czasami trzeba jednak y, zjeść te bakterie z ziemi i y, wiesz, te, tymi brudnymi łapami. Y, Ola, smoczek upot na gorący asfalt. Tak, no, Trochę tak. No, ja, Ola ma inne podejście. Ja mam właśnie takie, że czasami y, trzeba trochę ostchlej z pewnymi rzeczami i y, właśnie nie rozczulać się, roztkliwiać, tylko powiedzieć dobra, tymon. Patrz, wszystko wiesz, zawsze możesz na nas polegać, ale pamiętaj, że generalnie świat to chuj, nie i trzeba no, trzeba mu sprostać w jakiś sposób i też y, trochę się utwardzić. Czego w takim razie Tymonowi nie dałeś? No t... pieniędzy z komunii. A co sobie, co sobie kupiłeś? Bo nie miał. nie miał komunii. Czego mu nie dałem? Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem. Może ktoś mógłby to odpowiedzieć, może Ola mogłaby na to pytanie odpowiedzieć, bo ja nie widzę, czego mu nie dałem, bo dałem mu wszystko, co tylko mogę mu dać od siebie i cały czas mu daję rzeczy z tym związane. I miłość i przyjaźń i czasami, wiesz, ten autorytet i czasami tę twardość, tę szorstkość, ale też z jednej strony absolutną czułość i wrażliwość. Staram się, ale wiesz, czy ja to daję tak naprawdę, to Tymon pewnie osądzi na terapii. Na terapii po latach. Jezus, komu nie poszły na terapię Tymona za kilka lat. Gdyby ktoś mógł na chwilę zajrzeć do Twojej głowy, to co byś chciał, żeby tam znalazł? Co bym chciał, co, to co bym chciał, żeby ktoś znalazł w mojej głowie, to wrzucam na kanał. I to są właśnie rzeczy, które chciałbym, żeby ludzie znaleźli, albo, albo to, co właśnie wrzucam na płytę. To są rzeczy, które, na których mi zależy, żeby ludzie sobie zobaczyli, bo nie wiem, czy jest coś, czego nie powiedziałem, czego nie zaznaczyłem, czego nie pokazałem, co jest w mojej głowie, a co by było warte, żeby inni to ujrzeli. Czyli niezły syf. No niezły syf, tak, owszem. Bałagan na strychu. Skąd on się wziął? Skąd się wziął? Bo stylistyka kanału z dupy, stylistyka ciebie, tego, co robisz, to jest tak bardzo pomieszane, tak bardzo popkulturowe, tak bardzo dziwne w jakąś stronę. Skąd się to wzięło? Mhm. Chyba wiesz, z, wiesz, wiesz o co pytam. Chyba z ilości rzeczy, które robiłem do tej pory w swoim życiu. Z których konsumowałeś? Z konsumpcji dosyć mocnej, ale też z, z ludzi, którzy mnie inspirowali, którzy mnie otaczali, czyli moja rodzina, moi najbliżsi i począwszy Tymon, który też mnie inspiruje w wielu rzeczach, Ola, która mnie inspiruje w, w chuj rzeczy, inspiruje mnie z nią związanych, moja mama, która mnie bardzo też inspiruje, mój tata, Mój brat, który mi też zaszczepił tę popkulturę. Moja siostra, która też mi zaszczepiła w chuj tej popkultury. Siostra, która nauczyła mnie nie, mnie nie czytać w wieku 4 lat. Jak miałem 4 lata, to pierwszy komiks, który przeczytałem, to było Porwanie Księżniczki Charlotte Paweł. I to był Kleks, Jonek Jonka i Kleks. I to właśnie to pamiętam, że przychodzi do mnie siostra, pamiętam ten moment, i mówi: Ej, mamo. Tato, chodźcie zobaczyć, Macie czyta, nie? Bo ona mnie uczyła tych literek. Znaczy, zamykała mnie w komórce, jeżeli źle odpowiedziałem, ale miałem wtedy, nie wiem, z 12-11 lat i trochę mi to gdzieś tam traumy przysporzyło, ale takiej lajtowej, więc luz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Powodzenia na maturach. Już nikt już nie ma.